Dzień dobry Państwu, minęła godzina 12. Witam serdecznie panie i panów sołtysów. Witam burmistrza, witam panią skarbnik, witam panią sekretarz, witam naczelników wydziałów, kierowników, witam dyrektorów i prezesów jednostek organizacyjnych, witam panie i panów sołtysów, witam służby mundurowe, witam pana Zbigniewa Markowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, witam również media i witam mieszkańców Nowego Tomyśla z osiedli nowotomyskich. Otwieram posiedzenie 24. sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do realizacji porządku obrad, prosiłbym wszystkich o powstanie. Druga prośba to jest prośba o uczczenie chwilą ciszy pamięć pani Łucji Biniaś, sołtysa wsi Boruja Kościelna. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na sali jest w tej chwili obecnych 17 radnych, a więc jest kworum. Rada jest ładna do podejmowania decyzji i uchwał. Prośba też taka, chcielibyśmy, żeby dzisiejsza sesja przebiegła sprawnie, żeby wypowiedzi Państwa były merytoryczne i w miarę możliwości zwięzłe. Przede mną jest protokół z 23. sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, która odbyła się 24 sierpnia 2012 roku. Protokół ten został przeze mnie przeczytany, podpisany. Stwierdzam, że jest on zgodny z przebiegiem obrad tamtej sesji. Został też ten protokół przesłany w formie elektronicznej do Państwa radnych. W związku z tym, jeżeli ktoś by miał jakieś uwagi jeszcze co do tego protokołu, to proszę o zgłoszenie tego w tej chwili. Nie widzę uwag, w związku z tym proponuję, aby przyjąć protokół z 23. sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu bez odczytywania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o podniesienie ręki. W tej chwili jest na sali obecnych 18 radnych, a więc protokół został przyjęty jednomyślnie. Kolejny punkt to jest przedstawienie porządku obrad. Ten porządek obrad został też dostarczony Państwu radnym na piśmie. Czy ktoś z Państwa zgłasza jakieś uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy do realizacji. Jesteśmy w tej chwili już w punkcie czwartym. Jest to podjęcie uchwał w sprawie i pierwsza uchwała jest to uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny sprzedawanej w drodze bezprzetargowej. Wprowadzenia dokona pan Piotr Chojan, naczelnik Wydziału Geodezji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejna już uchwała w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego z zasobu gminy. Tym razem lokal w Boruj Kościelnej przy Placu Kościelnym 1. I tak jak to już tradycyjnie w przypadku tych uchwał, proponujemy 70% bonifikaty ceny w przypadku należności płatnej jednorazowo, 50% w przypadku rozkładania należności na okres nie większy niż 5 lat ze stosownym oprocentowaniem. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny sprzedawanej w drodze bezprzetargowej. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta większością głosów. No to też poinformuję, nie wiem, czy Państwo zauważyli, że tam w nagłówku jest Rada Miejska, ale to oczywiście jest błąd, który zostanie poprawiony. To już wyszły materiały wcześniej, już nie chcieliśmy na nowo drukować. Kolejny projekt uchwały jest to projekt w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. I też wprowadzenia dokona pan Piotr Chojan. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak Państwo być może pamiętacie, jeszcze przed wakacjami Rada Miejska podejmowała uchwałę o bardzo podobnej treści dotyczącej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Ja przypomnę tylko samorządowe instytucje kultury z chwilą wpisu do stosownego rejestru uzyskują prawo użytkowania wieczystego oraz własność budynków niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności. Z prawem użytkowania wieczystego wiąże się tak zwana pierwsza opłata za ustanowienie tego prawa oraz opłaty roczne z tego tytułu, ponieważ jednak są to jednostki finansowane w 100% z budżetu, uznaliśmy, że nie ma sensu, żeby te środki finansowe, że tak powiem, przelewać z konto na konto, tworząc jakiś tam sztuczny ruch finansowy, i sugerujemy udzielenie Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej stosownych bonifikat w wysokości 99% bonifikaty od pierwszej opłaty i 99% z tytułu opłat rocznych. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Uchwały te zostały omówione wcześniej na komisjach, także przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I kolejny projekt jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. I też wprowadzenia dokona pan Piotr Chojan. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem przy omawianiu poprzedniej uchwały, uchwała dotycząca Nowotomyskiego Ośrodka Kultury została już podjęta, natomiast w treści tej uchwały pojawił się błąd, można powiedzieć, pisarsko-matematyczny. Kwoty się co prawda zgadzały, ale procenty nie. Powinno, bonifikata z tytułu opłaty powinna wynosić nie 90%, jak tam w tym tekście uchwały wykazano, tylko 99%, ale kwoty, które zostały tam podane, czyli należność do uiszczenia, była podana prawidłowo. Także ta uchwała pozwoli jednoznacznie już określić, jaki to tam tej bonifikaty Rada udziela, a za powstały błąd matematyczny, przepraszam. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Myślę, że sprawa jest tutaj oczywista. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I kolejny projekt jest to projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącej drogi wewnętrznej w miejscowości Glinno, gmina Nowy Tomyśl. Wprowadzenia ponownie dokona pan Piotr Chojan. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do wyłącznych właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie między innymi nazw ulic i placów. Natomiast artykuł 8 ustawy o drogach publicznych mówi, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z drogą wewnętrzną, nadanie nazwy takiej drodze wewnętrznej wymaga zgody właściciela tego terenu. Tutaj mamy właśnie taką sytuację. Projekt ulica, której nazwę projekt proponujemy nadać, jest własnością prywatną. Właściciel tej nieruchomości sam, że tak powiem, zasugerował nazwę. Naszym zdaniem jest ona jak najbardziej do przyjęcia, ulica Wierzbowy Gaj. W związku z powyższym sugerujemy, aby Rada Miejska w drodze uchwały
nadała tej działce taką właśnie nazwę, co umożliwi nadawanie poszczególnym budynkom kolejnych numerów porządkowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad uchwałą. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? Też zostało to omówione szczegółowo na komisjach. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie nadania nazwy dla istniejącej drogi wewnętrznej w miejscowości Glinno, gmina Nowy Tomyśl? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. W tej chwili dotarł na salę jeszcze jeden radny, pan Janusz Raj. Przejdziemy zatem do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku Złoty Promyk w Nowym Tomyślu. Wprowadzenia dokona pan Wojciech Ruta, zastępca burmistrza Nowego Tomyśla. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak co roku przedkładamy Wysokiej Radzie projekt uchwały związany z podwyżkami. Jak Państwo przypominacie sobie, w bieżącym roku zawirowania, które spowodował rząd kontrolą stawek, które między innymi nas dotyczyły, a które funkcjonowały i w żłobku, i w przedszkolach, spowodowały w przypadku przedszkoli wniesienia dwóch projektów uchwał, dwóch zmian co do wysokości opłat wnoszonych za utrzymanie dziecka w przedszkolu. Ja na spotkaniach, które odbyły się z rodzicami w miesiącu wrześniu, przedstawiałem sytuację w taki sposób, że jeżeli te nieobecności nie będą nagminne, jeżeli ubytek dochodów nie będzie znaczący, to biorąc pod uwagę tą podwyżkę, którą wdrożyliśmy z dniem 1 września, a przyjętą uchwałą na koniec czerwca, spróbujemy tą stawkę utrzymać w roku przyszłym. Na razie mogę Państwa poinformować, że jeżeli chodzi o frekwencję, jest dobrze w przedszkolach. W związku z powyższym nie przedkładamy Wysokiej Radzie, od razu celem wyjaśnienia, projektu uchwały w sprawie podwyżek w przedszkolach, zaś utrzymujemy tą stawkę, która została podjęta w miesiącu czerwcu. W przypadku żłobka nowelizacji nie potrzeba było, w związku z powyższym tradycyjnie w miesiącu wrześniu przedstawiamy projekt uchwały w sprawie podwyżki, dokładnie o 20 zł. Ja mówię od razu kwotowo, ponieważ to wszystko jest przeliczane na określone godziny, zaś powiem, że w momencie, kiedy padały wnioski, czy aby żłobka by nie zlikwidować, wtedy to Rada Miejska postanowiła, żeby próbować dostosować się z opłatą, która jest wnoszona przez rodziców jako rekompensata gminie, do około 30%. Mówiąc około, bo nigdy nie jest tak, żeby dokładnie to wyliczyć, biorąc pod uwagę też sytuację na rynku, która w tej chwili jest i która może trochę jest przez prasę rozdmuchana, no ale trzeba przyjąć te wiadomości, które docierają. Nie proponujemy aż podwyżki tak, żeby znaleźć się w tych 30% kosztów bezpośrednio utrzymania tego dziecka w żłobku, tylko po podwyżce, biorąc pod uwagę wykonanie roku, średnie wykonanie roku 2012, będzie to stanowić 27,59% udziału wnoszonego przez rodzica, jeżeli chodzi o koszt utrzymania dziecka w żłobku. Projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię na dwóch komisjach. Na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej oraz na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku Złoty Promyk w Nowym Tomyślu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie ma wstrzymujących. Czyli uchwała została podjęta większością głosów. Kolejny projekt uchwały jest to
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok. Tutaj jest taka grupa uchwał okołopodatkowych i do każdej z nich będzie wprowadzenia dokonywała pani kierownik referatu podatków i opłat, pani Bogumiła Frąckowiak. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 83 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni. Pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4 zł 39 groszy od 1 hektara powierzchni. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 24 grosze od metra kwadratowego powierzchni. Od budynków lub ich części mieszkalnych 68 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21 zł 15 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10 zł 49 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4 zł 63 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 7 zł 51 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Od budowli 2% ich wartości. Projekty uchwał omawiane były na komisjach branżowych i uzyskały pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała przeszła większością głosów. Kolejny projekt jest to projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2013. Daję podobnie głos pani Frąckowej. Proszę bardzo. Dziękuję. W tej uchwale konieczne wprowadzenie jest autopoprawki ze względu na sytuację we wsi Boruja Kościelna. Wykreśla się w paragrafie trzecim ustęp drugi uchwały, który mówi na inkasentów opłaty targowej wyznacza się i w punkcie 2 litera A pozycję pani Łucja Binaś na terenie wsi Boruja Kościelna. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż towaru z wszelkich pojazdów, straganów i ze stołu w wysokości 18 zł. Ze sprzedaży z koszyka, wiadra, skrzynki, kartonu i ręki w wysokości 5 zł. Projekt uchwały również omawiany był na komisjach branżowych i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Tutaj oczywiście jest taka uwaga, że w momencie wykreślenia podpunktu A, no to B staje się A, następuje zamiana tych liter. Tutaj uwaga pana mecenasa, żeby to było wyraźnie powiedziane. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2013? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta większością głosów. I
Kolejny projekt jest to projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok. Daję głos pani Pręckowej. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w tej uchwale również wprowadzona musi być autopoprawka w paragrafie 5 uchwały, czyli wyznacza się inkasentów opłaty od posiadania psów na terenie wsi w osobach. Wykreśla się punkt 1, pani Lucja Binaś na terenie wsi Boruja Kościelna. I tutaj oczywiście, tak jak mówi pan mecenas, punkt 2 staje się punktem 1 i tak dalej. Ustala się roczną opłatę od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl w wysokości 96 zł od jednego psa. Uchwała Rady Miejskiej przewiduje zwolnienia od opłaty od posiadania psów. Posiadanie jednego psa utrzymywanego do strzeżenia gospodarstw domowych, nie będących gospodarstwami rolnymi na terenie wsi. Posiadanie psów przyjętych na utrzymanie z punktów przechowywania psów w Glinnie na okres jednego roku podatkowego. Natomiast artykuł 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o opłatach o podatkach i opłatach lokalnych wprowadził następujące zwolnienia. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od członków personelu, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem wzajemności. Osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa. Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego. Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa, podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż 2 psów. Projekt tej uchwały również omawiany był na komisjach branżowych i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, pan radny Michał Kasper. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no zdecydowałem się zabrać głos po to, żeby te wszystkie uchwały tak nie przychodziły bez dyskusji i nie przede wszystkim, ale chciałbym też podnieść pewną sprawę. Mianowicie tytuł tej uchwały jest, dokładnie zacytuję, w sprawie opłaty od posiadania psów. Opłata to jest coś za coś, czyli powinien być określony przedmiot, za co płacimy za psa, ktoś powie. No ale co ten pies takiego robi, że trzeba za niego płacić? No, jeśli ktoś powie, że zakłóca ciszę nocną czy coś, no to tak. Natomiast jeżeli spojrzymy do uzasadnienia, znaczy, może ja powiem tak. Ja się czepiam tego, co wymyśliło nasze państwo, nasz rząd. No ale chyba warto troszeczkę czasu temu poświęcić. Otóż uzasadnienie mamy tak. Na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, nie wiem czy pies jest usługą konsumpcyjną, w pierwszym półroczu 2012 roku, który wyniósł 104, określono górną stawkę opłaty od posiadania psów, a zatem tą opłatę określono, a nie obliczono. Znaczy, powinienem zadać pytania, bo tak pan przewodniczący powiedział. Czy mógłbym uzyskać odpowiedź, jakie koszty pokrywa opłata? Nie koszty urzędu, tylko, że tak powiem, co ten właściciele psów czynią takiego, że trzeba je tą opłatą obłożyć. Jakie są koszty za tym? Jeszcze jedną uwagę, bo ten problem poruszałem na komisji. Mianowicie
W gminie Nowy Tomyśl mamy około 1400 psów, jak dobrze pamiętam. Natomiast opłata jest ściągana od około 1000, źle, o kolega mi podpowiada tutaj właśnie, 1800 ile? 1882, a zarejestrowane, a opłatę się pobiera od 482. Czyli od niewielkiej liczby. I należałoby zapytać, znaczy opłata nie jest niska, bo to jest, myśmy tam skorygowali na 96 zł. Znaczy taka była propozycja i tak jest w uchwale. Więc pytanie jest, bo to nie jest mała opłata, to jest dość duża opłata, że z jednej strony tych psów jest bardzo dużo, licznie, natomiast ilość, która jest opłacana, jest relatywnie bardzo niska. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz Luta zabierze głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, może rozpocznę od ostatniego pytania, które pan Michał Kasper zadał, czyli jak to jest, że zarejestrowanych, zgłoszonych psów jest więcej, a opodatkowanych mniej. Tutaj pani Prądzkowiak przed chwilą przedstawiła, po pierwsze, wszystkie te psy, które są zwolnione z wnoszenia, znaczy właściciele, zwolnieni są z wnoszenia opłat z tytułu posiadania tego psa i to są zwolnienia te, które są zawarte w uchwale, ale oprócz tych zwolnień, które są zawarte w uchwale, są jeszcze zwolnienia ustawowe. W związku z powyższym dochodzimy do sytuacji takiej, że pomimo to, że psów zarejestrowanych jest więcej, opłat wnoszonych w sztukach jest dużo mniej z tytułu właśnie tych zwolnień. To jest po pierwsze. Po drugie, pytanie zasadnicze pan Michał zadał, po co w ogóle ta opłata? Ano opłata jest, ponieważ minister finansów wskazał, że rady gmin mają podejmować uchwały w sprawie wysokości tejże opłaty. I ona jest podana w rozporządzeniu jako tak zwany wskaźnik maksymalny, co te rady poszczególne mogą. Przed chwilą, przepraszam, porównywałem do przedszkoli, bo mówiłem o tym, że było dłubanie, że niby za dużo chcemy brać z tych przedszkoli. To nie dotyczyło nas, raczej innych gmin, ale wielkie badanie się odbyło. Tu jest wskazane, co jest kwotą maksymalną, jaką opłatę Rada Miejska w Nowym Tomyślu może ustalić. Temat wielokrotnie, a właściwie przez wszystkie kadencje od roku 91 wzbudzał wiele emocji i dyskusja na temat wysokości tej opłaty, która przewijała się przez poszczególne komisje, a potem odzwierciedleniem tego wszystkiego były decyzje podejmowane już tu na sesji plenarnej. Dyskusje były bardzo długie. Jedni są za tym, żeby te opłaty były wysokie, drudzy są przeciwni wysokim opłatom, bo mówią, że właściwie to nic nie wnosi, bo tak na dobrą sprawę ludzie potem unikają tego rejestrowania. To państwa wola jest. My proponujemy to, co państwo przyjęliście w roku ubiegłym, patrzę na kadencję. W roku ubiegłym doszło do sytuacji takiej, że państwo zaproponowaliście taką wysokość po dyskusji, która też się odbyła. Dlatego dzisiaj w uzasadnieniu, to jest następna odpowiedź na pytanie, czemu to w uzasadnieniu jest, dlaczego podwyższamy o te tam, o wskaźnik inflacji? No bo nie ma co uzasadniać, dlaczego w ogóle jest opłata, bo to by było bezsensowne, bo to jest wskazane odgórnie, że tak czy inaczej taka uchwała musi być podjęta. My zaś w uzasadnieniu, oczywiście, że tak, my zaś w uzasadnieniu pokazujemy, z czego wynika ta kwota, no bo taka była państwa wola na komisjach, żeby tak opłatę przyjąć. A teraz, gdyby odpowiedzieć na pytanie, co jest, albo na co te środki mogą być przeznaczone. Ja chociażby dwa przykłady podam. Pierwszy to są te środki, które wydatkujemy na schronisko. To jest pierwszy element. Drugi to chociażby sprzątanie. To nie jest tak, że specjalna ekipa jest wynajęta, która odchody psie zbiera po trawnikach i po chodnikach i po właściwie jezdniach i po drogach i przy domach i jeszcze, bo tak nie jest, ale ogólnie rzecz biorąc sprzątać tak czy inaczej trzeba także te odchody. I gdyby pan Michał sobie przeliczył, ile już tylko kosztuje utrzymanie samego schroniska i chociażby część, nawet ułamek procentowy przy tym sprzątaniu, to spokojnie mogę zagwarantować, że środki wydatkowane na pewno są większe, aniżeli wnoszone opłaty. Problem z pieskami tak czy inaczej pozostanie, bo
Niestety, ale trzeba zmiany sposobu myślenia mieszkańców. Piesek póki co jest dzisiaj zabawką. W danym momencie dzieci chcą, to się go zakupuje. Jak dzieciom ten piesek się znudzi, to jest próba pozbycia się. I teraz w jaki sposób? Różne są sposoby. Ja ten przykład także na komisjach podawałem. Często bywa tak, że pieska wywozi się na określoną odległość, tak żeby nie trafił, bo mówią fachowcy, że piesek nawet jak ma dobry węch, to i z 70 kilometrów trafi jeszcze raz do domu. Czyli trzeba wywieźć go dalej i tam się go po prostu wysadza i zostawia. Często właśnie tak bywa. Stąd też my na terenie gminy Nowy Tomyśl takie pieski przyjezdne prawdopodobnie też mamy, gdzie potem poprzez akcje telefoniczne te pieski musimy zbierać. I tyle właściwie odpowiedzi na pytania pana radnego dotyczącego w ogóle opłaty. Co do wysokości nie dyskutuję, bo to jest państwa decyzja. Środki, wpływ do budżetu, przepraszam, bacząc na ogólne wpływy, opłata od psa to bardzo ułamkowa część procentowa wpływów budżetowych. Dziękuję. Dziękuję. Zgłaszała się wcześniej pani wiceprzewodnicząca Krystyna Wilkoszarska. Proszę bardzo. Dziękuję. To znaczy ja w kwestii formalnej do pana Michała i powiem najpierw tak, że nie po to dyskutujemy, żeby przerwać ciszę nad poszczególnymi uchwałami, bo rzeczywiście dyskusje na komisjach wokół projektów uchwał są duże. I w związku z tym, jeżeli jest tak, że nie ma głosów, to nie znaczy, że radni nie mają nic do powiedzenia, bo to już było przegadane na komisjach. Druga rzecz, kwestia analizy słów i powiedzmy jakiegoś czepiania się, no to rzeczywiście można wiele wybrać i nie o to chodzi, a wiemy, że nie ma to jakiejś tam niezgodności ze stanem faktycznym. Zresztą powiem panu, panie Michale, że też wybrałam jedno słowo pana. Obłożyć opłatą właściciela. Także że myślę, że to nie jest najważniejsze. Natomiast z istotnych spraw, na co chciałabym zwrócić uwagę, to rzeczywiście tak jak powiedział pan burmistrz, kwestia dbałości nie tylko o odchody psie, bo ja już ten temat już przerabialiśmy niejednokrotnie, zresztą urząd przygotował plan, gdzie mamy podjąć pracę, żeby tworzyć klimat i rozwijać świadomość, ale taką wielokierunkową, od młodzieży począwszy, po weterynarza i tak dalej, bo tak jak mówiłam już kiedyś, kwestia psich odchodów to nie tylko zapachy i ta czystość taka wizualna, ale to również nasze zdrowie. I nie te świeże odchody, tylko te, które leżą, są najbardziej niebezpieczne dla nas, dlatego że tam się rozwijają larwy, które mogą szkodzić naszemu zdrowiu. I roznoszone są również przez wiatr i znajdują się w powietrzu. Czyli kwestia, jeśli chodzi o właścicieli psów, to jest sprawa odpowiedzialności. Jeżeli mam psa, to powinienem zadbać o to, żeby po nim sprzątnąć i w tym nic nadzwyczajnego. I tutaj chciałabym zwrócić również uwagę na to, bo tyle się mówi o demokracji. I częstokroć jest wypowiedzi są tego typu, bo jest demokracja i mi wolno. Natomiast zwracam uwagę i myślę, że wszyscy tak myślimy, że demokracja to wolność, ale również odpowiedzialność. I nie może być takiej demokracji, że ktoś robi sobie co chce, natomiast szkodzi naszemu zdrowiu, zdrowiu naszych dzieci i tak dalej. Psy są potrzebne, bo są niejednokrotnie i częstokroć przyjacielem ludzi starszych i często jest tak, że to jest żywy stwór, który okazuje dużo ciepła temu człowiekowi. W związku z tym wielokrotnie to nie jest kaprys, tylko jest to wielka potrzeba. Ja to doskonale rozumiem. Natomiast to, co powiedział pan burmistrz, no to jest wyrzucanie psów i pozbywanie się tego jako zabawy nie do pomyślenia. I chyba to tyle, co miałabym do powiedzenia. Znaczy czekam na to, aż rozpoczniemy pracę taką wielokierunkową, żeby rozwinąć szerszą świadomość. Myślę, że prędzej trafimy, jeżeli w szerokim zakresie przekażemy tę wiedzę uczniom, naszej młodzieży. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Kinko się zgłaszał. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, co prawda tu w uzasadnieniu nie mamy na temat świadomości, jak to oddziaływuje.
Ale chciałbym zapytać, skoro była mowa o tym, że zwalnia się osoby powyżej 65 roku życia prowadzące samotnie gospodarstwo, czy to chodzi, że to jedna osoba, czy jeżeli małżeństwo, to jest również zwolnione, jeżeli jest powyżej 65 roku życia? Jedna osoba, a jeżeli jest małżeństwo, nie jest. A czym to jest podyktowane? No, ustawowo, można powiedzieć, że możemy uzupełnić ustawę, jak gdyby, że osoby, które są właścicielami, bez względu na to, czy prowadzą samodzielnie, czy nie. Ja myślę, że tutaj podtekst jest taki, że jedna osoba jak gdyby posiada mniejsze dochody niż dwie osoby. Ale nie jest to jak gdyby regułą, bo może być sytuacja, że stan jak gdyby majątkowy danej osoby jest finansowy sobie lepszy niż dwojga starszych osób, które mają minimalne jakieś tam renty czy emerytury. To jest pierwsza rzecz. Z drugiej strony mówimy o tym, że płaci tylko 482 osoby wnoszą tą opłatę, a te pieski, nie jesteśmy pewni, czy to pieski akurat tych osób, które brudzą i powodują problem dla gminy, dla mieszkańców. Inni są zwolnieni i właściwie tutaj nie ma możliwości na nich oddziaływania poprzez finansowo ustaloną opłatę. Więc pewna jest to jakby nierówność. Gdyby to była opłata niezbyt wysoka, no to można by było przejść bowiem do porządku dziennego. Jest to jednak 96 zł, jest to spora opłata w wydatku osób chociażby starszych. Także powiem szczerze, że tutaj dla mnie jest to zbyt wysoka opłata i dlatego będę głosował przeciwko. Z drugiej strony mówię, gdyby to płaciły wszystkie osoby, które posiadają, a to płaci naprawdę tylko niewielka część tych, którzy uczciwie zgłoszą i uiszczają opłaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan sołtys Borujnowa się jeszcze zgłaszał. Proszę bardzo. Proszę o podanie mikrofonu. Witam wszystkich. Ja się bardzo cieszę, że w ogóle, że temat zwierzaków wywołuje takie emocje, bo jest mi to najbliższy temat, jeżeli chodzi o dzisiejsze. I mam parę pytań w związku z tym, których nie miałem okazji zadać na komisjach, bo po prostu mnie nie było, niestety. Kwestia rejestracji psa. Rozumiem, że każdy właściciel psa ma obowiązek zarejestrowania psa w gminie. Co w sytuacji, kiedy tego nie zrobi? Czy sołtysi jako inkasenci mają ich ścigać, czy nie? Kolejne pytanie. Ja mam psa, natomiast w zeszłym tygodniu miałem psów 18. Były u mnie przez 3 tygodnie. Czy ja mam zgłaszać pobyt tymczasowy i rejestrować te psy w gminie, czy nie? Kolejna sprawa, co z hodowcami? Oni też wyprowadzają psy na spacery. Te psy też brudzą i śmiecą. Natomiast dla mnie, i tu odwołam się do wcześniejszego zdania, demokracja jest jeszcze czymś. Demokracja to jest też dawanie drugiemu człowiekowi alternatywy i możliwości wyboru albo rozwiązania. Dlaczego właściciele nie sprzątają po psach? Pytanie, ile mamy sprzętu w naszym mieście i w naszej gminie, który umożliwia sprzątanie? Kolejna sprawa, dlaczego tylko psy? Pani doktor powiedziała tutaj o kwestii roznoszenia zarazków i tak dalej. Ja mam trochę inne zdanie na ten temat, natomiast koty też załatwiają swoje potrzeby na zewnątrz. Myślę, że tutaj panowie ze spółdzielni mogą powiedzieć coś więcej na temat zapachów w piwnicach. Wydaje mi się, że jeszcze odwołując się tu do wypowiedzi pana radnego wcześniej, wysokość opłaty. Jeżeli chodzi o tereny wiejskie, osoby, które będą objęte opłatą, będą płaciły więcej za psa niż często podatku gruntowego. To tyle. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan Zbigniew Markowski się zgłaszał. Proszę bardzo. Chciałem taką rzecz tutaj zapytać, bo pan burmistrz, z uwagi na to, że ta sesja jest nagrywana, tak się nieopatrznie wypowiedział, że ta opłata służy na sprzątanie. Jeżeli tak, to spółdzielnia jutro wystawi fakturę za sprzątanie, bo spółdzielnia nie pobiera opłaty. Panie burmistrzu, trzeba wśród mieszkańców mówić, że każdy właściciel musi sprzątać po sobie i tego trzeba dopilnować. I to jest po prostu podstawowa rzecz, o którą się niejednokrotnie zwracaliśmy do pana burmistrza, bo mieszkańcy osiedli generalnie może nie mają problemów do psa po prostu, bo to nie można mieć problemu. Mają problem tylko taki, że mieszkańcy, którzy posiadają psy, nie sprzątają. I to jest problem. Przecież nie, to przewija się bardzo często na wszystkich zebraniach
I dlatego tutaj tak trochę Michał niefortunnie rozpoczął temat, bo ta opłata, ja zawsze myślałem, że ta opłata idzie na schronisko, powiedzmy, bo to rzeczywiście są koszty i trzeba się opiekować tymi bezpańskimi psami. Natomiast sprzątanie należy do po prostu właścicieli i tego gmina, panie burmistrzu i pan przede wszystkim musi tego dopilnować. Nikt inny. Pan bierze za to opłatę i po prostu to trzeba zmobilizować tych właścicieli do tego, żeby sprzątali. Bo inni mieszkańcy się tego domagają. Przecież pan był na zebraniach. Na zebraniach to jest w spółdzielni, w stosunku do miasta to jest problem psów i straży miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz zabierze głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, może na początek zgodzę się z panem prezesem, że pan Michał Kasper zadał niefortunne pytanie, a ja na nie odpowiedziałem, bo pytanie było zasadnicze, na co są pieniądze przeznaczone? Bo jest to opłata. Wydedukował, jak to jest w zwyczale pana Michała, że skoro jest opłata, to musi być na coś przeznaczona. Od razu zrewiduję myślenie. Po pierwsze, środki, które wpływają do budżetu gminy z tytułu posiadania piesków, nie są pieniędzmi naznaczonymi. Tak jak to ma miejsce w przypadku środków, które wpływają z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu. Tam są pieniądze znaczone, a te nie są znaczone. Ale ponieważ pan Michał zadał pytanie, na co te środki są, to przepraszam, gdyby już tak koniecznie to odpowiedziałem, to co powiedziałem, nie będę się powtarzał. Czy my nie prowadzimy działań zmierzających do przymuszania wszystkich właścicieli do posprzątania po tym, co uczyniły ich zwierzątka? Tak, czynimy to. Mogę się zgodzić, czy skuteczność jest stuprocentowa. Panie prezesie, na pewno nie jest skuteczność stuprocentowa. Jak i w terenie starej części miasta, tej stuprocentowej skuteczności, tak i nie ma w nowej części miasta. Na to potrzeba czasu, żeby ludzie trochę zmienili swoje myślenie i nie przyglądali się, czy ktoś ogląda, czy jest kamera, czy jej nie ma, tylko może faktycznie, żeby, skoro już mamy tego pieska, to musimy po nim posprzątać. Także nie powiedziałem tak, że robimy wszystko, żeby faktycznie po wszystkich pieskach sprzątać na terenie całej gminy. A teraz odniosę się do wypowiedzi pana sołtysa z Boruinowej Drożdżara. No szkoda, że nie bywa pan na komisjach, ponieważ tam przebiega dyskusja bardzo szczegółowa na wszystkie tematy związane z tym, co potem jest omawiane na sesji. I od razu panu odpowiem. Jeżeli pan miał w danym momencie 18 psów i pan je karmił, to nie ma tak zwanego tymczasowego zameldowania. Pan od tego momentu stał się pełnoprawnym właścicielem tych piesków. A z tego wynikają pewne konsekwencje. Jeżeli chodzi o szczegółowy, czy nie wiem, jaki specjalistyczny sprzęt do sprzątania odchodów. Nie, nie mamy takiego sprzętu. Już tak na marginesie wspomnę, że od 1 września jest nowa firma sprzątająca. Czy będziemy zmierzać do tego, nie było zapisów w specyfikacji, że firma ma się wyposażyć w taki specjalistyczny sprzęt do sprzątania odchodów, które pieski pozostawiają po sobie w różnych terenach publicznych. Na dzisiaj takiego sprzętu nie ma. Bo to oczywiście w ślad za tym pewne koszty by trzeba było ponieść. Na koniec opłata. Wspomniałem w swojej wypowiedzi wcześniejszej. Dochód z tego tytułu jest naprawdę bardzo minimalny i nie ma żadnych, przepraszam, tendencji czy ze strony burmistrza, żeby robić tą opłatę, nie wiem, niską, żeby się przypodobać, albo wysoką, bo dbamy o przychody. Pozostawiamy to pod dyskusję radnym. Radni w zeszłym roku w wyniku dyskusji przyjęli pewną filozofię, jeżeli chodzi o wysokość tej opłaty i my w tą filozofię wpisaliśmy się, proponując tyle procent podwyżki. W wyniku dyskusji, które się odbyły, dzisiaj przedstawiamy projekt, który uzyskał opinię pozytywną większości po tych dyskusjach, które się odbyły.
Dlatego dzisiaj dyskutowanie na temat, że ma być inna opłata, no jeżeli taki wniosek formalny i Rada stwierdzi, że ten wniosek jakiegoś radnego, że nie wiem, ma być 10 zł, przyjmie, to przecież to jest w kompetencjach Rady. Ale w wyniku 4 komisji, które się odbyły, ta propozycja uzyskała większość. I na koniec, co do propozycji pana radnego Klimko. Temat przewijał się na jednej z komisji, to chyba właśnie było na Komisji Oświaty. I tam było stwierdzone, że ten 65. rok życia dotyczy tylko tej pojedynczej osoby. Nie było wniosku formalnego, żeby rozszerzyć gamę o zapis taki, że nie tylko w przypadku jednej osoby, ale także w przypadku małżeństwa. I ja oczywiście pozostawiam to Radzie. Jeżeli Rada taki zapis chce wprowadzić, no delikatnie rzecz biorąc, to dzisiaj nawet nie mamy przygotowanych materiałów, ilu takich właścicieli jest, to nie będę mógł odpowiedzieć na pytanie, jaka to będzie konsekwencja dla wpływów, które są zaplanowane. Pewno jest tego niewiele, nie wiem. Zaś jeżeli państwo ten wniosek potraktujecie jako wniosek formalny i przegłosujecie, to ja się przecież upierać nie będę, bo to jest państwa wola. Dziękuję, tyle. Proszę bardzo, jeszcze pani radna Wilkoszarska się zgłaszała. Dziękuję. Ja tylko jedno zdanie do wypowiedzi pana Sołtysa. Panie Sołtysie, demokracja to możliwość alternatywnego wyboru, wszystko się zgadza, ale ten wybór nie może być taki, że przeszkadza mnie czy innym mieszkańcom. I to w demokracji zawarte jest również. Czyli ja mogę dokonać wyboru, ale nie wolno mi szkodzić temu, który żyje obok mnie. Dziękuję. Pan radny Michał Kasper się zgłaszał, proszę bardzo. Nie spodziewałem się, że wywołam taką burzę. Powiem tak, no pan burmistrz troszeczkę mnie tutaj podsumował tak niezbyt korzystnie, że ja niefortunnie. Ja myślę, że ja fortunnie to wszystko mówiłem i chciałem powiedzieć mianowicie tak. Panie burmistrzu, jeszcze jedna taka uwaga na wstępie. Pieniądze każde nie są znaczone. Natomiast konta są znaczone i pan ma te pieniądze na alkohol na osobnym koncie. One są, i konto jest zaznaczone, a na pieniądze nie. Jeśli pan nie wierzy, proszę wyjąć pieniądz z kieszeni i zobaczyć, czy on jest znaczony, czy nie. Nie jest znaczony. Ale tak do rzeczy, proszę państwa. Na co chciałem zwrócić uwagę i co było celem mojej wypowiedzi? Mianowicie to, że bo my przechodzimy nad wieloma sprawami, że tak powiem, z nawyku, z tym, że tak było, że nie zastanawiałem się. Otóż chciałem zwrócić państwa uwagę na to, że uchwała dotyczy opłaty, natomiast ta opłata nie jest wyliczona tak, jak powinna być. Powiedziałem, że to jest od ministerstwa zeszło, że ją się, że tak powiem, kształtuje na poziomie wzrostu cen towarów i usług według wskaźnika i tak dalej. Ta opłata nie ma nic z tym wspólnego. No później państwo zaczęliście kombinować, na co ona by mogła pójść. Pieniądze są przychodami do budżetu i są rozchody z budżetu i koniec, kropka. Jak są nieznaczone, to nie wiadomo, na co one poszły. Możemy sfinansować, nie musimy. Natomiast jeżeli chodzi o drugą rzecz, którą również, moją uwagę zbudziło, to pewna dysproporcja albo wręcz pewna nierówność. Ilość psów w gminie jest duża, natomiast niewielka ilość psów podlega tej opłacie. No 25% jest, że tak powiem, objętych opłatą, a 3/4, 75% nie. Jest szeroka gama tych różnego rodzaju ulg, zwolnień i tak dalej. Pytanie jest, czemu taka opłata służy? Przecież psy, jeżeli powiem, że na sprzątanie czy na coś, brudzą wszystkie i równo. Nie ma różnic w tych. Jeszcze jedno, mówili, bo tutaj spółdzielnia mieszkaniowa i tak. Ja jestem mieszkańcem spółdzielni mieszkaniowej i powiem państwu tak, że na terenie spółdzielni mieszkaniowej obserwuję ludzi, którzy wychodzą z psami i sprzątają. Nie ojej, pani Basiu,
tylko ja, za moim blokiem jest tak zwana górka i duży plac spacerowy. I tam ludzie chodzą, sprzątają i stoi również ten taki plastikowy kosz na odchody i on jest używany. Tak, to pewnie zawsze przychodzą z pieskami, żeby rąbały wszędzie. Nie, nie, sprzątają. Także, że powiedzmy, proces sprzątania po psach już się rozpoczął. I druga rzecz. Na osiedlu naprawdę jest niewielka ilość psów. I ona generalnie na osiedlu maleje. Tych psów, które latają tak samopas, naprawdę jest niewielka ilość, a często są to psy, to które widać, że one gdzieś tam skądś przyleciały, bo one po prostu błądzą. No, psa błądzącego można poznać. W związku z tym, podsumowując, panie przewodniczący, żeby nie przedłużać, celem mojej wypowiedzi było zwrócenie uwagi państwa na to, że bardzo mała ilość psów jest objęta opłatą, że ta opłata nie ma żadnego związku, aczkolwiek w latach 90., jak ją ustanawiano około roku 90., to była opłata weterynaryjna i ona tak z początku z 10 zł rosła, po 20 mamy stówę. Dziękuję bardzo. Ja pamiętam te czasy, bo wtedy również byłem radnym i jak to wyglądało. Bo wcześniej opłatę tą płaciło się przy szczepieniu. Później szczepienia były za darmo, a była opłata. Później już tylko opłata, a teraz opłatę w gminie, szczepi się weterynarza i się płaci. Tak to wygląda. Dziękuję, dziękuję za uwagę. Burmistrz Wójta się zgłaszał, proszę bardzo. Użyłem może niefortunnego określenia pieniądze znaczone. Muszę rozwinąć to, bo zaraz znowu będą następne niedomówienia. Tak się rozumuje w księgowości, jeżeli chodzi o pieniądze znaczone. To są takie pieniądze, które w wyniku zapisów, i tu możemy wymieniać, ale ja zostawię tylko ustawę, mogą być przeznaczone na określony cel i nie inny. I podlega to restrykcjom. To są pieniądze znaczone. To nie są pieniądze posmarowane proszkiem. Dziękuję. Dziękuję. Ja myślę, że skoro ten projekt wzbudził tyle dyskusji, no to jeśli, ja tylko za chwilę oddam głos. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że no myślę, że sesja to nie jest miejsce, żeby teraz całkowicie zmieniać projekt uchwały. No były dyskusje prowadzone na komisjach. Mogły te wszystkie uwagi być wtedy zgłaszane. A w tej chwili zmiana na komisji to jest taka zmiana trochę na łapu-capu i możemy nie uniknąć tutaj błędów. Ja tutaj między innymi co do propozycji pana radnego Jana Klimko, ostatnio byłem na szkoleniu dla przewodniczących rad i co prawda w innej sytuacji podawano taki przykład, że skoro ustawodawca przewidział, że to jest dla osoby samotnej, to jakby nie życzy sobie rozszerzania tych zwolnień, że gdyby miał na myśli również osoby, które są, żyją wspólnie przy jednym gospodarstwie domowym, to by było w ustawie po prostu zapisane, że Rada nie powinna jakby rozszerzać takich zwolnień. Nie wiem, czy to w tym przypadku miałoby zastosowanie, ale myślę, że to jest właśnie ta rzecz, którą by trzeba przemyśleć, skonsultować się, czy to z panem z mecenasem, czy zasięgnąć gdzieś jakiejś innej opinii, zanim byśmy takie dodatkowe zwolnienia chcieli wprowadzić. Także myślę, że tutaj proponowałbym, żeby no, zagłosować nad tym projektem, który został przedstawiony, a ewentualne zmiany, czy wysokość stawki opłat, skoro tutaj jest tyle głosów, że ona jest za wysoka, burmistrz tutaj stwierdza, że to jest nasza decyzja, no to jest czas na to, może w przeciągu najbliższego roku, żeby rozmowy przeprowadzić między sobą i ustalić tą stawkę na niższym poziomie. Jeszcze pan radny Łukasz Frański się zgłaszał. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, odnosząc się jeszcze tutaj do wypowiedzi pana Sołtysa, który zadał rzeczywiście kilka konkretnych i takich merytorycznych pytań, myślę, że na jedno pytanie nie uzyskał tutaj pan Sołtys odpowiedź, co też mnie zresztą ciekawi. Jak to ostatecznie jest z tymi hodowcami psów? Jaką oni opłatę muszą wnosić, prawda, jeżeli posiadają hodowlę jakichś tam psów? Dziękuję. Panie naczelnik, kierownik, tak? Frąckowiak, tak. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chów i hodowla zwierząt innych niż zwierzęta gospodarstw rolnych należą do działu specjalnego produkcji rolnej i nie płacą od działalności gospodarczej. I nie dział specjalny produkcji rolnej, tak. Dziękuję.
widzę więcej zgłoszeń do dyskusji, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem uchwały? 11 za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta większością głosów. Kolejny projekt uchwały jest to projekt w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Tomyśl. Tutaj jest taka znowuż grupa projektów o wspólnym temacie. Wprowadzenia będzie dokonywać pani Adrianna. Nie? Nie ma pani Adrianny, zauważyłem. Przepraszam. Pan burmistrz Ruta, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, może zanim przedstawię projekt pierwszej uchwały, należy się chociażby parę zdań wstępu. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje dostosowanie wszelkich wymogów prawnych na terenie poszczególnych gmin, aby w dniu 1 lipca zafunkcjonowała nowa rzeczywistość, czyli od tego momentu śmieci ma, brzmi to może śmiesznie, ale tak to niektórzy nazywają, odbierać z poszczególnych posesji prywatnych, czyli z tak zwanych nieruchomości zamieszkałych, burmistrz, wójt, prezydent. Aby do tego 1 lipca całą legislację dostosować, wcześniej Państwo podejmowaliście uchwały między innymi wskazujące, że wstępujemy do związku międzygminnego, to po pierwsze. Tam zostały nałożone pewne prawa, obowiązki na strony. Zostało też zapisane, co stoi po stronie gminy, a co stoi po stronie związku. Między innymi zapisy, które w tym statucie zostały określone, powodują konieczność podjęcia tychże uchwał tutaj wymienionych, ponieważ te kompetencje zachowaliśmy i tak proponowaliśmy, żeby zachować dla poszczególnych rad gmin. Dlaczego? Dlatego, żeby to rady gmin miały wpływ na to, od chociażby jaki będzie regulamin utrzymania i czystości porządku na terenie poszczególnych gmin, jak będzie kształtować się opłata w zależności od tego, która z gmin jaki przetarg przeprowadzi, jak każda z gmin chce usystematyzować wysokość i częstotliwość wnoszonych opłat, bo między innymi dzisiaj taka uchwała za chwileczkę będzie przedstawiana. Po co? Po to, żeby dostosować wszelkie uwarunkowania, przeprowadzić, powiem szczerze, na początku przyszłego roku przetarg i czekać, co będzie na dzień 1 lipca, po to, żeby już normalnie przygotować się do funkcjonowania. My kampanię informacyjną rozpoczęliśmy już, już pierwsze ulotki pokazały się po to, żeby doinformować mieszkańców, jak to w rzeczywistości ma być. Pierwsza ważna informacja to taka, że wszystkie te opłaty dotyczą przede wszystkim gospodarstw domowych, a nie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza, każdy ten, który prowadzi działalność gospodarczą, podlega też tej ustawie, ale podlega tak zwanemu własnemu załatwianiu problemu związanego ze śmieciami, co też będzie kontrolowane. Każdy musi mieć program, jakie śmieci produkuje, gdzie, my oczywiście wskazujemy, gdzie one mają trafiać i to będzie podlegało zupełnie odrębnej kontroli. My dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na gospodarstwach domowych. Były też takie głosy, czemu takie przyspieszenie? Owszem, jest mowa w Sejmie o tym, że ten 1 lipca jest zagrożony, ponieważ nie wszystkie organy, te, które miały zabrać głos w tej sprawie, wyrabiają się w czasie. Ja informowałem na wszystkich komisjach, ze względów chociażby wiadomości podejmowanych, temat trzeba było przedstawić na wszystkich komisjach, bo im więcej wiedzy na ten temat, tym lepiej, bo to także pewna wiedza, która potem jest wśród znajomych przekazywana, wśród krewnych, a na tym nam właśnie zależy. Dlatego też na wszystkich komisjach te tematy były przedstawiane bardzo szczegółowo, po to, żeby jak najwięcej wiedzy w tejże materii Państwu przekazać. Pierwsza uchwała to regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Tomyśl. On
w niewielkim zakresie odbiega od tego regulaminu, który dotychczas funkcjonował. W tych zakresach, w których trzeba było poprawki ponanosić, o tym też informowaliśmy na komisjach, te poprawki zostały ponanoszone, ale oprócz jeszcze tych poprawek były Państwa też głosy, były także głosy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z powyższym te poprawki wszystkie, które zostały przegłosowane, do regulaminu zostały wpisane, od chociażby w paragrafie 8 podpunkt 6, gdzie jest mowa o pojemnikach. Padł właśnie wniosek, żeby oprócz tych pojemników, które były tam wskazane, dopisać 120, 210, 1100, 1500 i inne znormalizowane. Ja cytuję ten zapis, bo on został tutaj w wyniku tegoż głosowania od razu wprowadzony. I to było w rozdziale trzecim. W rozdziale, w paragrafie 23 punkt został dopisany 8. Państwo już macie to. Padlinem zwierząt domowych i gospodarskich należy usuwać niezwłocznie poprzez przekazanie jej firmie prowadzącej działalność w zakresie odbioru i utylizacji padłych zwierząt i ich części. Ja mam to wyodrębnione, nie chcieliśmy ponosić kosztów. Państwo to macie w materiale, ale wskazuję, gdzie te poprawki się znalazły i gdzie one zostały ponanoszone. W tym samym paragrafie w punkcie 9 gmina natomiast zapewnia warunki do usuwania i przekazania padliny występującej na terenie dróg wszystkich kategorii w obrębie miasta i gminy Nowy Tomyśl. Zadanie to realizowane jest zgodnie z zapisami umowy zawartej z uprawnioną firmą. Następna poprawka, która także była przegłosowana w rozdziale 7, paragraf 25, punkt 2. Dopuszcza się w mieście Nowy Tomyśl na terenach zabudowy jednorodzinnej możliwość trzymania innych zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że jest to kontynuacja już wcześniej prowadzonej hodowli tych zwierząt na własne potrzeby i w ograniczonej ilości, jeśli nie stwarza to uciążliwości dla osób zamieszkujących sąsiednie nieruchomości oraz istnieją odpowiednio przystosowane pomieszczenia z wydzielonym wybiegiem, a także zachowane są przepisy sanitarne i weterynaryjne i trzymanie tych zwierząt nie jest w sprzeczności z innymi przepisami prawa. Taka poprawka została zgłoszona i przegłosowana. Ponadto w wyniku wszelkich tych poprawek zebraliśmy to, wystąpiliśmy o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu i taką odpowiedź z opinią pozytywną w sprawie tegoż projektu regulaminu otrzymaliśmy, wpłynęło to 27 września, gdzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opiniuje pozytywnie dostarczony projekt regulaminu. W związku z powyższym dzisiaj, bacząc też na tą opinię, można oczywiście z tymi już poprawkami pozgłaszanymi wcześniej ten dokument na dzisiejszej sesji przyjąć. Dziękuję. Jeżeli będą pytania, to postaram się na to pytania odpowiedzieć. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłaszał się pan radny Przemysław Grych. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam zgoła świeży temat odnośnie psów. Paragraf 24, punkt 3. Ja już informowałem pana burmistrza o tym problemie. Właściciele psów zobowiązani są do trwałego umocowania na obroży psa znaczka ewidencyjnego. Dzisiejszy znaczek, który posiada gmina Nowy Tomyśl, nie ma możliwości zamontowania tego znaczka na obroży psa. Ja już informowałem pana burmistrza o tym. Nikt tego nie robi ze względu na to, że po prostu nie idzie go zamontować. Dziękuję. Okay, proszę bardzo, panie burmistrzu. I tu jest przed nami wyzwanie, żeby ten znaczek dostosować i tak go przygotować, żeby była możliwość zamontowania tego znaczka. Dziękuję. Otwieram cały czas, proszę bardzo. Pan radny Piotr Szymkowiak. Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ten punkt, o którym pan mówił odnośnie tych, że jest dopisany. Ja mam takie pytanie, wątpliwość, bo jest pod warunkiem, że jest to kontynuacja już wcześniej prowadzonej hodowli tych zwierząt. To znaczy się, że jak będę chciał sobie kupić kucyka dla dziecka, nie będę mógł, bo nie mam wcześniej hodowli.
bo to jest to, co ja zgłaszałem. Chodziło o to, że tam były wymienione inne wszystkie zwierzęta, kury i tak dalej, i tak dalej. I chodziło o te inne zwierzęta. Ja się cieszę, że ten punkt, tylko chciałem to uszczegółowić. Chciałem wiedzieć, czy to, bo gdyby tego nie było, to wtedy byłoby wszystko w porządku. To byłoby, dopuszcza się w mieście na wiadomość, na terenach zabudowy jednej rodziny i możliwość utrzymania innych zwierząt gospodarskich na własne potrzeby i w ograniczonej. Gdyby tego zapisu nie było, to wtedy może ktoś sobie na tej zabudowie jednorodzinnej takiego kucyka tak dalej są, bo to też jest wątpliwość tak dalej, bo tutaj, że ograniczonej i że nie będzie stwarzało innym mieszkańcom, no jednemu będzie jeden kucyk przeszkadzał, innemu 10 dopiero, także, ale tu są inne warunki podane, tutaj już nie będę polemizował, to jest wszystko dobrze, bo tam są inne, że musimy weterynaria zatwierdzić, musi mieć odpowiednie pomieszczenie, tak dalej, to można podciągnąć, ale moja wątpliwość jest tylko tego typu, dziękuję. Proszę bardzo, pan Burmistrz Żuta. Należy rozróżnić, co w tym momencie należy nazywać jako hodowlę. Była mowa o pieskach, czy trzymanie jednego pieska to hodowla? Od razu odpowiadam nie. Jeżeli mówimy o tym kucyku, czy trzymanie jednego kucyka to hodowla? Jeżeli zaś pan radny Piotruś chciałby tych kucyków więcej w celach hodowlanych, no to już się zaczyna w tym momencie problem. Dlatego ten zapis rozgranicza hodowlę od tak zwanego utrzymywania w wersji pojedynczej różnych zwierząt, gdzie dopisaliśmy także tutaj na wniosek pana radnego te elementy, które powinny się pojawić, bo były pytania, czemu tylko te zapisy. To były przykładowe, ale była wola, żeby dopisać, dopisaliśmy. Jeżeli zaś mówimy o hodowli, to tu jest właśnie ten element związany z czymś, co wcześniej funkcjonowało. A dla przykładu, w Opalenicy na przykład jest gospodarstwo rolne, które do dzisiaj funkcjonuje, bo zawsze było. I to jest pewna kontynuacja. Jeżeli kontynuacja jest, a jest to w zgodzie z innymi ogólnymi przepisami, wówczas ona może funkcjonować. Stąd jest mowa o tej kontynuacji. Ale jeżeli ktoś chciałby gospodarstwo rolne umiejscowić sobie wewnątrz miasta, na terenie dzisiaj gołym, bo na przykład nie ma planu, no to już byłaby troszeczkę zupełnie inna problematyka związana z usadowieniem tegoż gospodarstwa, bo byłoby to coś nowego. Także co innego kontynuacja hodowli, bo to tak należy określać, a co innego, przepraszam, postawienie sobie na posesji, która ma 1400, ja mówię o średniej działce, czy tam 1100, czy 1000 metrów, jednego kucyka, jeżeli się ma pomieszczenie, dostosuje się to wszystko i nie szkodzi to, bo prawdopodobnie szkodzić nie będzie ten jeden kucyk sąsiadom. Jeżeli sąsiedzi nie będą, przepraszam, protestować, bo, no bo dlaczego mogą protestować? No niewywiezienie obornika w odpowiednim czasie spowoduje określone zapachy. A jeżeli spowoduje określone zapachy, no to przepraszam, w tym momencie sąsiad raz zwróci uwagę, drugi zwróci, a za trzecim razem no, wyciągnie, przepraszam, ale wszystkie możliwe aspekty czy pomocników do tego, żeby ten zapach zlikwidować, to, bo taka będzie tego, z tego tytułu konsekwencja. Jeżeli zaś się robi to w sposób właściwy, to nie ma tych konsekwencji i ten kucyk będzie mógł normalnie funkcjonować. Przepraszam, mówię o tym kucyku, bo to w sam raz tutaj taki przykład został podany. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Barbara Jandy. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam tutaj takie pytanie. W paragrafie 23 punkt 8 jest: padlinę zwierząt domowych i gospodarskich należy usuwać niezwłocznie poprzez przekazanie jej firmie prowadzącej działalność w zakresie odbioru i utylizacji padłych zwierząt i ich części. Mam pytanie. Żeby te ulotki zawierały również wskazania, gdzie jest taka firma, bo mieszkańcy niestety nie wiedzą i mają z tym problem. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, żeby jeszcze przejrzeć ten regulamin, bo są takie błędy literówki. Na przykład w paragrafie 10, ustęp 1, stala się. Tak, takie. Naprawdę w kilku miejscach takie błędy literowe, że jeżeli już wyjdzie dokument, żeby to kilka osób jeszcze przejrzało. Ale rzeczywiście te ulotki powinny być dość szczegółowe, już mówiąc dalej o segregacji, bo w tej chwili rozmawiając z mieszkańcami, naprawdę mają problem, żeby co gdzie zaliczyć do segregacji.
jest z tym problem, bo pojawia się tyle różnych materiałów, że rzeczywiście trudno jest wytłumaczyć, co gdzie zaszeregować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz Żuta. Jeżeli chodzi o tą firmę, która będzie padlinę odbierać, to to jest właściwie już końcowy etap informowania mieszkańców, co, kto, kiedy, gdzie. No bo wtedy już będzie po przetargach, już będą umowy definitywne popodpisywane i wtedy taką informację będzie można przekazywać. Trochę zaskoczony jestem, ale jak trzeba, żaden problem, bo nie przewidywaliśmy, żeby jeszcze dodatkową informację publikować w ulotkach, gdzie, co ma być wrzucane, no bo tak szczerze rzecz biorąc, jakby ktoś był mocno zainteresowany, oczywiście tu warunek jest podstawowy taki, że ma te worki, a nie wrzuca do pojemników w terenie osiedli, no bo tam tych napisów szczegółowych nie ma, ale na workach są szczegółowe napisy, co tam można. Jak trzeba, to my oczywiście jako dodatkową kampanię informacyjną taką przygotujemy. My nie chcemy wszystkich materiałów wrzucić za jednym razem, bo będzie pęk ulotek i w tym momencie nikt się z tym nie zapozna. Mamy harmonogram ustalony tychże ulotek. Mało tego, mamy zagwarantowane, że firma pana Montule będzie współfinansować tę kampanię informacyjną, bo to jest jakiś koszt ulotek, a przecież firma ma zapisy, bo o tym wiem, żeby wspomagać takie działania. W związku z powyższym to już zostało zaklepane, że do ulotek nam dopłaci. Nie tylko nam, ale także tym trzem pozostałym gminom. Nie widzę żadnego problemu, żeby jednym z elementów też w ramach tej kampanii ulotkowej był element, co gdzie należy, jak segregować z bardzo uszczegółowionym rozpisaniem, co do którego worka czy do którego pojemnika można wrzucać. Jak już jestem przy tych ulotkach, to od razu też powiem, będzie konieczność wypowiadania umów dotychczasowym usługodawcom, czyli firmom, z którymi ma się podpisaną umowę i to będzie odrębna ulotka w tejże materii, gdzie oprócz ulotki będzie dostarczony druk, wystarczy go potem będzie wypełnić, co, kiedy, na podstawie tam jakiej umowy, w jakim trybie się wypowiada, bo różnie w umowach jest, niektórych jest z dwutygodniowym, niektórych z miesięcznym, niektórych z dwumiesięcznych. Żeby też nie robić tutaj ceregieli, będziemy zmierzać w takim kierunku, żeby tym ludziom powiedzieć, dla bezpiecznika, bo maksymalnym jest miesiąc, to może trzeba w trybie dwumiesięcznym i nikt nie będzie dyskutował, że nie wiedział o czymś. To także kampania informacyjna na temat pojemników. Państwo wiecie, że pojemniki są własnością właściciela nieruchomości, a nie jest obowiązkiem podania tegoż pojemnika przez burmistrza, czy tam przez urząd burmistrza. Przed chwilą powiedziałem, że śmieci będą burmistrza. Zaś informowałem też na komisjach, żeby nie było tak, że firma wygrywa na jakieś określone stawki przetarg, a potem będzie próbować golić mieszkańca, bo on sobie określi, firma sobie określi, jak chcesz kupić, bo taki pojemnik musisz mieć, to musisz mi zapłacić 1000 zł albo płacić haracz dzierżawny w wysokości, nie wiem, 50 zł. My będziemy zmierzać, żeby w ofercie znalazły się też pozycje, które nie będą wiążące dla nas, ale które będą kwotami maksymalnymi dla mieszkańców, czy zdecyduje się kupić ten pojemnik, jakiś tam określony, czy też jeżeli dzierżawa, to ona będzie wynosić nie więcej niż tyle, żeby też nie było tak zwanego skośnego finansowania. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan radny Bogusław Nawrot. Ja właściwie tak krótkie pytanie. Przed chwilą podejmowaliśmy uchwały dotyczące podatków, opłat od psów i to wszystko na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl. Natomiast regulamin mamy na terenie gminy. Czy to wystarczy, czy powinno jednak być uściślone gminy i miasta? Wiadomo, że miasto jest też na terenie gminy, ale nie wszystkich zapisy są jednoznaczne. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz Żuta. Prawdą jest, że miasto jest też częścią gminy. Jest jedna gmina Nowy Tomyśl ze stolicą, miastem Nowy Tomyśl. Jeżeli mówimy o takim zapisie, gdzie tam zostało na wstępie opisane, co należy, jak określać, jak nazywać, to są w części paragrafy odnoszące się tylko do terenu wiejskiego, a są też w części paragrafy odnoszące się tylko do terenu miejskiego. O, przed chwilą rozmawialiśmy, co można na terenie miasta. Bo tu jest pewna wyjątkowa sytuacja, gdzie intensywność zabudowy,
Dlatego też w regulaminie, zresztą w poprzednim regulaminie była podobna sytuacja. Tam, gdzie mówimy o całości, używamy tego określenia gmina i to nie jest żaden błąd ani sprzeczność. Jeżeli się nawet pojawi gmina i miasto razem, to nie ma żadnej sprzeczności, bo to i jedno i drugie się odnosi. Także nie robiłbym z tego tutaj jakichś wyjątków, że coś do czegoś się odnosi. Nie. Można nazywać gminę Nowy Tomyśl miastem i gminą, ale nikt nie popełni błędu, jeżeli to samo nazwie gminą Nowy Tomyśl. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Michał Kasper. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym się jeszcze odnieść do tematu, do rozdziału 6. Ten rozdział 6 jest poświęcony w większości również psom. Takie, no takich parę uwag i parę pytań. W punkcie 6, paragrafu chyba 23, tak, mamy taki zapis, zabrania się pozostawienia psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany. Mam pytanie, bo ten regulamin uzyskał pozytywną opinię. Czy psy można jeszcze wiązać na łańcucha? Wolno? Bo coś tam mi się wydaje, że z tym wiązaniem psów jest jakiś problem. No i jeszcze mam takie pytanie, a jak to się ma z tym obowiązkiem, zwolnieniem psa, który strzeże gospodarstwa i tak dalej? Jeżeli będzie uwiązany albo w końcu, czy on tą funkcję strzeżenia będzie pełnił, czy nie? No właśnie, ale ja zadaję takie pytanie, no pozwolą Państwu, że nie chciałbym za dużo czasu zajmować. W paragrafie 24 mamy zapis. Właściciele psów zobowiązane są w terminie 21 dni od dnia wejścia w posiadanie psa do dokonania rejestracji w urzędzie. W punkcie 6 mamy, w przypadku zmiany osoby utrzymującej psa, dotychczasowy jego opiekun oraz nowy posiadacz są zobowiązani zawiadomić urząd miejski w terminie 14 dni od daty zmiany. No, tam w urzędzie powinno być dopisane jeszcze miejskim. A tu pytanie jest takie, dlaczego wejście w posiadanie, to na konieczność rejestracji wymaga 21 dni, a zmiana posiadacza tylko 14. Może Państwu powiem taki dowcip. Otóż... Przepraszam Panie Michale, na chwilę przerwę. Króciutki będzie dowcip. Ja tylko w formie, znaczy w sprawie organizacyjnej ja Państwa poinformuję, że od godziny 14 do 15 przerwy nie będzie na pewno, na 100%, bo jest taka prośba akurat mieszkańców, którzy biorą ślub i prosili, żeby był w tym czasie spokój na holu. W związku z tym albo zdążymy zrobić jakąś przerwę do 14, albo będziemy debatować do co najmniej godziny 15 bez przerwy. Także prosiłbym o, zgodnie z statutem, prosiłbym o do rzeczy, Panie Michale, do rzeczy. Więc dowcip skrócę, ile się tylko... Wielorybnicy złapali wieloryba i mierzą od ogona do głowy, ma 30 metrów, mierzą od głowy do ogona, ma tylko 27 metrów. Napisali do, problem zgłosili do Akademii Nauk SZSR jeszcze wtedy i po miesiącu otrzymali odpowiedź, że nauka radziecka taki przypadek przewidziała. A jako przykład podają, że od poniedziałku do piątku jest 5 dni, od piątku do poniedziałku 3. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Tomyśl? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciwny? Ktoś się wstrzymał? Uchwała została podjęta większością głosów. Kolejny projekt jest to projekt w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wprowadzenia dokona pan burmistrz Luta. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to drugi projekt uchwały z tego bloku. Ja od razu podam tutaj poprawki, które zostały ponanoszone. W paragrafie pierwszym zamiast określenia ustala,
potem jest dalej się, będzie określa się i Państwo chyba już macie w materiałach tą poprawkę. W związku z powyższym bardzo bym prosił o uzupełnienie. Mówimy o uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Dalsze poprawki, które trzeba ponanosić, tytuł się nie zmienia. W samej deklaracji na stronie drugiej jest najpierw deklaracja prowadzenia zbiórki, potem jest obowiązująca wysokość stawki opłaty, kwota należnej opłaty. I tutaj jest zapis w nawiasie. Iloczyn deklarowanej było ilość, zamiast ilości ma być liczby osób. Bo trochę niezręczny był to zapis, jeżeli mówimy o ilości osób, lepiej liczby osób. Dalej jest podpis składającego deklarację. Musi być też data, czyli Państwo to potem otrzymacie już w wersji, czy tam nawet na stronie internetowej, wszystko już będzie opublikowane. Ja informuję o tych poprawkach, które zostały tutaj zamieszczone. Czyli data i podpis składającego deklarację, a nie oświadczenie. Oświadczenie należy wykreślić. I dalej jest, był zapis uprzedzony odpowiedzialności karnej z artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, imię i nazwisko. To imię i nazwisko i ten zapis uprzedzony odpowiedzialności należy wykreślić. Mamy jednoznaczną informację, że tego określenia w deklaracjach przedkładać nie możemy, dlatego to zostaje wykreślone. I na samym końcu mieliśmy zapis, do pierwszej deklaracji należy dołączyć w przypadku posiadania kopię umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartej z uprawnionym przedsiębiorcą. Mamy też odpowiedź w sprawie, że nie możemy używać tegoż określenia i nie możemy żądać przedłożenia umowy. My możemy sprawdzać wyrywkowo każdego obywatela, czy takową umowę dotychczas posiada i to będzie do 1 lipca, zaś nie możemy wymagać dostarczenia tychże umów przed wejściem w życie tejże uchwały. I tyle odnośnie wzoru deklaracji. My potem dalej będziemy mówić o opłacie, bo już, bo pominąłem jedną stronę z tej deklaracji właśnie. Przepraszam, też mi coś tu nie pasowało. Na pierwszej stronie jest najpierw dane składającego deklarację, rodzaj własności posiadania, imię i nazwisko składającego deklarację. Potem jest numer PESEL i po numerze PESEL pod spodem powinien być jeszcze numer NIP i numer REGON. Ci, którzy nie posiadają, nie wpisują. Ci, którzy posiadają, wpisać winni. To jest deklaracja ogólna. W związku z powyższym mamy zalecenie, żeby używać tego określenia, ponieważ deklaracje będą także przedstawiane przez innych. Ma być nowelizacja dotycząca tak zwanych małych podmiotów gospodarczych. W związku z powyższym, jeżeli tak się stanie, że małe podmioty, ja mówię o czymś malutkim, tam ma być podobnie określone w ilości do, to wówczas będzie musiały być podany też ten REGON, bo takowe te małe podmioty mają. Taką mamy informację na piśmie, żeby używać w deklaracjach tychże określeń. Oczywiście, no. No ale mamy zalecenie na piśmie, żeby to użyć, żeby to określenie wprowadzić. Przepraszam, ja oddam głos tutaj pani Wąskowiak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w deklaracji jest dane składającego deklarację. Jest osoba fizyczna, osoba prawna i inna osoba. Osoba fizyczna wiadomo, że w tej chwili używa identyfikatora podatkowego, czyli tylko PESEL-u, ale osoba prawna już NIP. Osoba prawna nie ma PESEL-u. Tak, ale tutaj mamy, ale jest w deklaracji osoba prawna. Osoba prawna może na przykład złożyć nam deklarację, tak było w początkowych, że na przykład spółdzielnia mieszkaniowa dla osób, które nie są, dla lokali, które nie są wyodrębnione.
Czy tak będzie? Może się okazać, że mylimy się i będziemy musieli to zmienić, ale na chwilę obecną taka jest propozycja, żeby tak to zostawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze? Proszę bardzo, pan burmistrz. Ja może dopowiem. My te materiały, ponieważ tak informowałem też na komisjach, na bazie tej wiedzy, którą posiadamy, tak chcemy przyjąć materiały. Jeżeli będzie trzeba je poprawiać, to to będą poprawki nanoszone po dodatkowych informacjach, które w międzyczasie będziemy otrzymywać. Zaś na tym materiale już będziemy mogli bazować i przygotowywać następne tematy związane z wdrożeniem całości, tak żeby przygotować się do tego 1 lipca. Także Państwo będziecie na bieżąco informowani o wszelkich zmianach wynikających z całej tej procedury. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości? Proszę o podniesienie ręki. Czyli jednomyślnie, tak? Czyli uchwała została przyjęta jednomyślnie. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Brych. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam jeszcze pytanie, panie burmistrzu. Tą deklarację będziemy składać tam do 15 marca i to składamy raz, jeśli się nic nie zmienia, tak? No, czy co roku będzie trzeba tę deklarację składać? Jeśli się zmienią stawki albo... No bo wiadomo, Urząd Marszałkowski naliczy wyższą opłatę, będzie trzeba zmienić stawki. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie, w tym samym tytule jest, kiedy się składa deklaracja i kiedy. Do 15 marca pierwsza, następna, jeżeli będą zmiany. Pan radny pyta się, czy jeżeli będą zmiany stawek, no szczerze mówiąc, ja też mam duże wątpliwości co do tego. Nikt nie umie jeszcze na razie nam odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie będzie trzeba złożyć, ale prawdopodobnie tak, bo ze względu na to, że w deklaracji jest podana stawka, kwota. Tak, dziękuję. Nie. Szanowni Państwo, bo mówimy znowu o deklaracji, przed chwilą przegłosowaliśmy, ale pewno trzeba tą informację przedłożyć. Nie będzie tak zwanego nakazu płatniczego. Jeżeli właściciel nieruchomości, bo to jest jego obowiązek, w terminie do 15 marca, ja mówię o obowiązku, a nie o zapomnieniu, przedłoży i podpisze deklarację, tam musi złożyć wszystkie te dane prawdziwe, które jego posesji dotyczą. Po co? Po to, żeby w deklaracji od razu sam wyliczył sobie. Deklaruję, że będę segregował. Mam osób na nieruchomości, czyli w moim gospodarstwie domowym tyle, to on sam będzie musiał wyliczyć, ile będzie wynosić miesięczna opłata. Jeżeli będzie mu trudno policzyć, bo będzie miał problem, to pewno albo skorzysta z komórki, albo ze sobą przyniesie kalkulator, albo pracownik mu podpowie, ile trzeba po tym przemnożeniu wpisać tam, ale wpisanie tej kwoty jest jednoznaczną deklaracją do wnoszenia opłat w tych terminach, za chwilę uchwała w tej sprawie będzie, które zostają określone. I żadnego innego dokumentu nie będzie. Jeżeli jest wymagalność pierwszej raty do 15 lutego, bo tam taki zapis jest, to w dniu 16 lutego my musimy mu wysłać zawiadomienie, inaczej upomnienie, że nie zapłacił w terminie należności, którą zadeklarował. Zdajemy sobie sprawę z tego problemu. Przepraszam, bo teraz już mówię o tej następnej uchwale, ale to jest ważne. Dlaczego nie ustaliliśmy miesięcznej? Bo przy tych zapominalskich pewno co miesiąc po dniu musielibyśmy tych dokumentów za potwierdzeniem odbioru wysyłać jeszcze więcej. A dzisiaj każdy dokument wysłany za potwierdzeniem to pewność 8 tam ileś, prawie 9 zł. Przecież też nie chcemy wydawać tylu środków finansowych, ale też nie chcemy kumulować, żeby te okresy były dosyć długie. Dlatego pierwsza ta rata wnoszona jest do lutego, bo styczeń i tak trzeba będzie zapłacić. My z budżetu, którą tą kwotę musimy zaplanować. Przepraszam, tak długo odpowiadam, ale to już właściwie w kontekście tej następnej uchwały. Dlaczego tak właśnie jest, a nie inaczej? Bo nie będzie nakazu. Nie będzie nakazów płatniczych, tak jak to w przypadku podatku od nieruchomości jest. Dziękuję. Dziękuję. Teraz przechodzimy do projektu uchwały ustalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Tutaj możemy uznać tą wypowiedź burmistrza już jako wprowadzenie do tego projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Pan burmistrz jeszcze raz, proszę bardzo. Znaczy, muszę poinformować o tych dopiskach, które w wyniku dyskusji na poszczególnych komisjach zostały tutaj umiejscowione, żeby to już była jednoznaczna informacja. W załączniku numer 1 w rzymskie, to jest punkt, po punkcie drugim jest podpunkt drugi, bo najpierw jest pierwszy, jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów do zbierania zmieszanych odpadów i tu potem będzie punkt drugi. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności zastosowanie do gromadzenia odpadów komunalnych innych pojemników niż zostały wyżej określone. I punkt trzeci, dopuszcza się zastosowanie do zbierania selektywnego odpadów komunalnych innych znormalizowanych pojemników z tworzyw sztucznych oznaczonych odpowiednimi kolorami. To był też wniosek zarządu spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ te zapisy dotychczasowe przede wszystkim skupiały się na workach, które dotychczas są używane, zaś niejednoznacznie były określone te pojemniki. I jeszcze jedna zmiana na samym końcu, to jest pod dziale 5 opłaty, w punkcie 3 jest zapis mówiący, iż opłaty wnoszone będą według zasad ustalonych w uchwale Rady Miejskiej na, i tu się pojawia, indywidualne konto bankowe lub uiszczane w kasie urzędu. Proponujemy wykreślić póki co to indywidualne, bo jeżeli zachowamy ten zapis, jest przymiarka, żeby w którymś tam momencie dostosować każdego podatnika, żeby miał indywidualne konto, ale my do tego gotowi nie jesteśmy. Jeżeli pozostawimy to indywidualne, to my musimy mieć już to przygotowane. Na pewno nie wyrobimy się w czasie, w związku z powyższym to indywidualne wykreślamy. Pozostaje konto urzędu. Dziękuję. Tutaj jeszcze poprawka w załączniku numer 1, taka pisarska, tam jest rzymska jedynka, zakres obowiązywania systemu odbierania odpadów i później powinna być rzymska dwójka, tam jest jeszcze raz jedynka, ilość odpadów, tam po prostu będzie rzymska. Czyli trzeba po prostu przesunąć numerację, przesunięta numeracja musi być. Także to będzie to poprawione, takie pisarskie błędy. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów? Proszę o podniesienie ręki. I uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt jest to projekt w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości. Wprowadzenie dokonał pan burmistrz Luta. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na komisjach proponowaliśmy wysokość opłaty 8 za segregowanie, czyli składający deklarację deklaruje, że będzie segregował, wtedy płaci 8 zł od osoby. A w przypadku, kiedy zgłasza, że nie będzie segregował, miał, tak przedstawialiśmy na komisji, płacić 10 zł. W wyniku dyskusji, która odbyła się na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, padła taka propozycja, ponieważ i tak, jak nie 100%, to 99,99% osób złoży deklarację, że będzie segregować po to, żeby mieć niższą opłatę. W związku z powyższym dla ustalenia i bardziej przymuszenia do tej segregacji, bo ona sprawdzana będzie, ta druga kwota nie w wysokości 10, tylko zgłaszamy autopoprawkę, że ma być to kwota 12. Czyli jeżeli ktoś zadeklarował, że będzie segregował, a nie segreguje, to od tego momentu, przepraszam, tą karą będzie, że niestety te niesegregowane będą od jednej osoby o 4 zł miesięcznie droższe. Dlatego kwota 8 i 12 zł. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Proszę bardzo, pan radny Michał Kasper. Panie przewodniczący, ja na komisji zgłaszałem, że moim zdaniem to ustalanie stawki właściwie
znaczy ta opłata została ustalona, a nie wyliczona. Ona ma jedną zasadniczą wadę, mianowicie nie indywidualizuje kosztów usuwania nieczystości. Nie mamy jednolitych warunków na terenie całej gminy. Te warunki są różnorodne, natomiast stawka ta spowoduje, że wszyscy płacić będą równo. Niezależnie, czy to będzie, samochód będzie zbierał to 3 godziny na przejazd pełny, czy w ciągu 15 czy 20 minut się napełni. To jest jedna, to moja uwaga jedna. Tym bardziej, że w tej chwili tendencja jest taka, żeby niestety, ale koszty jakieś były indywidualizowane. Także to mamy. Druga rzecz, że pan burmistrz no zresztą teraz mówi, że tylko dlatego, że może się zdarzyć, że te śmieci, które będą wcześniej zadeklarowane jako segregowane, one nie będą i żeby przymusić, to zrobimy zamiast 10-12 zł. No nie w tym sensie, ale koszty są i tą opłatę należało policzyć, że nie segregowane będą kosztować tyle, a segregowane tyle. O to mi właśnie chodzi. A nie, że tak z kapelusza, że tak powiem, jak zrobimy 20, to na pewno będą segregować. No być może, że tak, ale to powinno być policzalne, a nie, że tak powiem, na czuja, jak to niektórzy mówią. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Mariusz Brych się zgłaszał, jeszcze może tutaj uwaga, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. W ciągu roku zakładam, że ktoś przestanie segregować. Jak to będzie, a deklarację złożył, że będzie segregowane. Jest inna opłata, zapłacił za cały rok. Nie wiem, dostanie upomnienie, że ma dopłacić. Jak to będzie wyglądać? Proszę bardzo, pan burmistrz Luta. Może rozpocznę od tego drugiego pytania. Oczywiście będzie podlegać to kontroli. Kto będzie rejestrował? Ten, który będzie odbierał te segregowane śmieci. Kolokwialnie zabrzmi to tak. Przyjeżdża samochód do pana Brycha. Pan Brych nie wystawił posegregowanych odpadów. W związku z powyższym jest odhaczony, że niestety nie prowadzi selektywnej zbiórki. Ta informacja trafia do nas i rozpoczynamy procedurę przymuszenia pana jako właściciela, ponieważ złożył pan w oświadczeniu nieprawdę, że będzie pan segregował, do wyprostowania tematu. W związku z powyższym, ponieważ pan nie segreguje śmieci, będzie zafunkcjonuje ta druga opłata. Teraz pytania, które zadał pan Michał Kasper. Po pierwsze, informowałem i odpowiadałem na komisji, opłata jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców gminy. Mało tego, odpowiedziałem, że zrobiłem wszystko, żeby ta opłata nie była taka sama na terenie związku. Nie tylko naszego, bo na przykład Związek Select ma jednakową opłatą dla wszystkich gmin w ramach związku. To jest po pierwsze. Po drugie, odpowiedziałem, że może być ta opłata zróżnicowana, czyli każdy mieszkaniec gminy płaci taką samą opłatę, może być zróżnicowana w tych dwóch przypadkach. Tu jest selektywna zbiórka, to płacę mniej, nie ma selektywnej zbiórki, płacę więcej. A teraz dalej wyliczone. To wszystko będzie zależeć po pierwsze od tego, ile gmina Nowy Tomyśl wyselekcjonuje czy wysegreguje odpadów. Jeżeli dużo wyselekcjonuje i wykaże się, to opłata marszałkowska nie będzie podwyższana, a może i obniżona. Tu jest ważny ten element. Jeżeli zaś nie wykażemy się tą zbiórką, to trzeba liczyć się w tym momencie ze zwyżką opłaty marszałkowskiej, a w ślad za tym z większymi wydatkami. Czy w tym momencie to, co pan Michał mówi, że dzisiaj nie do końca jest wyliczone, jest wyliczone. I zresztą tak jak popatrzymy, jak to się dzieje w zasobie spółdzielni mieszkaniowej, mówimy o tych nowych osiedlach, to ta opłata wiele nie odbiega. Jest trochę więcej niż było dotychczas w zasobie spółdzielni, ale jeżeli będzie za mało, to w czasie trwania roku i tu ustawodawca dopuszcza możliwość zwiększenia, bo tak czasami może być. Jeżeli zaś będzie za dużo, to panie Michale, gwarantuję panu, nie będziemy próbowali zarabiać na śmieciach. To nie tędy droga. Trzeba ludzi nauczyć segregowania i jeżeli to uczynią, to w nagrodę, jeżeli te koszty będą niższe, w następnym roku tą opłatę obniżyć na tyle, na ile się da, żeby mieszkańcy mogli to odczuć. Dzisiaj trzeba wszystkich prosić, proszę robić selektywną zbiórkę i dbać o to, bo to jest w naszym wspólnym interesie, żeby w przyszłym roku nie wydawać większych pieniędzy. Dziękuję.
Pan Markowski się zgłaszał. Proszę bardzo. Proszę o podanie mikrofonu panu Zbigniewowi. Znaczy tutaj też bym się nie zgodził z panem burmistrzem, bo rzeczywiście w spółdzielni od osoby jest 7,60 na dzień dzisiejszy. To się utrzymuje od 4 lat. I powiedzmy dzięki jakiemuś wysiłkowi i spółdzielni, ale mieszkańcom przede wszystkim i to, że myśmy sobie sami zorganizowali wywóz śmieci, dlatego tak to te koszty są stosunkowo niskie. Ja się obawiam, to co zresztą tutaj radny Kasper podkreślił, że koszty wywozu są różne i znowu będzie tak, że będzie to kosztem mieszkańców spółdzielni, bo wiadomą rzeczą, że u nas są koszty niższe, no siłą rzeczy po prostu, bo powiedzmy jest większe skupisko i dlaczego my mamy z tego tytułu płacić, a ja jestem przekonany również to, że na pewno 8 zł, jak to się mówi, nie starczy, bo po prostu no, z większej części, z połowy miasta no, na pewno będą większe koszty i tu powiedzmy to co pan burmistrz mówi, że będą ludzie powiedzmy segregować, no nie wiem, no jakoś tak nie jestem do końca przekonany. Zresztą w ogóle cały system ten śmieci, który powiedzmy zniweczył właściwie to, że spółdzielnia sama, jak to się mówi, zorganizowała śmietniki, sama zorganizowała wszystkie pojemniki do segregacji, sama zorganizowała przedsiębiorstwo, które wywozi po prostu na dzień dzisiejszy śmieci, objęcie ją powiedzmy tym systemem na pewno po prostu wpłynie na zwiększenie ceny dla naszych mieszkańców. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jan Kimko. Panie przewodniczący, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę. Pan burmistrz mówił, że osoba, która posegregowała śmieci, przyjeżdża firma, odbiera i wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli przyjedzie firma, odbiera, mówi, nie są posegregowane śmieci, zgłasza do gminy i wtedy jest większa opłata. Kto rozstrzygnie ten spór, czy jest to segregowane, czy nie? Przyjechali, wzięli śmieci, zabrali, powiedzieli, nie było segregowane. Właściciel się upiera, że było. Podam przykład, wystawiam na chodnik kubeł, wystawiam ileś worków. Idzie ktoś drogą, wrzuci jedną czy drugą butelkę plastikową do kuba, no bo worki będą zawiązane. Przyjeżdża firma, otwiera, aha, nie segregował i co? Bym chciał, to jest teoretyczne, ale to jest możliwe. Kto będzie gdyby tutaj rozstrzygał, czy to będzie po jednorazowym, czy to będzie po wielokrotnym, jak gdyby uwagach firmy odbierającej. Dziękuję. Burmistrz Rutan, panie przewodniczący, Wysoka Rado, nie będzie zaglądania w kubeł, czy się znajdzie tam butelka i to nie zostało posegregowane. Tylko powtórzę, nastąpi odhaczenie, ponieważ te worki czy segregowane odpady będą odbierane zupełnie w innych terminach. I tu nastąpi odhaczenie, czy pan Jan Klimko jako właściciel nieruchomości wystawił 3 frakcje w workach, bo segreguje odpady. Jeżeli pan wystawił te worki, no to będzie odhaczone, że pan wystawił, a nie tak, że ten, który będzie odbierał śmieci, będzie badał, co tam dokładnie w ramach śmieci jest. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta większością głosów. I kolejny projekt jest to projekt w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl. Wprowadzenie dokona pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, między wierszami już tłumaczyłem, dlaczego ustaliliśmy ten kwartalny, dlaczego też w takich terminach, a nie w innych. Dlatego tylko powtórzę, za pierwszy kwartał płatność do 15 lutego, za drugi do 15 maja, za trzeci kwartał do 15 sierpnia, za czwarty kwartał do 15 listopada. Taka jest nasza propozycja, bo gdyby co, to mniej będziemy upomnień wysyłać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Brych. Ja mam teraz pytanie, bo
mieliśmy deklarację składać do 15 marca. Już mówię nie o tym roku, no o przyszłym roku, tylko o następnym roku. A podatek będzie płatny do 15 lutego, więc będzie płatny przed tym, zanim ja złożę deklarację na następny rok. To jest tak zwany termin maksymalny składania swojej deklaracji do 15 marca, zaś my mówimy o tak zwanym terminie opłaty za pierwszy kwartał. To już będzie w decyzji właściciela nieruchomości, bo w najgorszym przypadku, jeżeli nie zmieni swojej deklaracji, gdyby był przypadek zmiany wysokości opłaty, to tak może czasami być, to wniesie opłatę w dotychczasowej wysokości, a potem ona zostanie wyrównana, zrekompensowana przy drugiej racie. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? I 0 wstrzymujących, tak? Uchwała została podjęta większością głosów. Ogłaszam 10 minut. Ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę o punktualne przybycie. Wznawiamy obrady 24 sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Jesteśmy w tej chwili w punkcie 5. Punkt 5 to informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za pierwsze półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy. Informację oraz wraz z opinią z Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawi pani Ludomira Śpiączka z Karmi Gminy. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Sama informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była przedstawiana na wszystkich komisjach branżowych Rady Miejskiej bardzo szczegółowo. Dzisiaj chciałabym przedstawić to tylko tak w punktach. Ogólne kwoty może. I wiadomo, że budżet gminy w trakcie pierwszego półrocza był zmieniany 14-krotnie, 6 razy uchwałami Rady. I 8 zmian było zarządzeniami burmistrza. Budżet po stronie dochodów wyższy od pierwotnego jest o 2,26% i wyższy po stronie wydatków o 2,7%. Ogólna kwota planowanych dochodów budżetowych w pierwszym półroczu zrealizowano w 48,99%. To jest kwota 35 239 123 złotych. Realizację dochodów według poszczególnych kategorii obrazują następujące wskaźniki. Dochody własne i udziały w dochodach budżetu państwa wykonane zostały w 48%. Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały w 61,5%. Dotacje celowe na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa przekazano na rachunek gminy w 52,4%. Natomiast środki pomocowe Unii Europejskiej wykonane zostały w 5,56%. Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 46,5%. W tym wydatki bieżące to realizacja 49% planu. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowane 28% planu. Wśród wydatków bieżących najwięcej wydajemy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na to idzie 52,8% wydatków bieżących. W stosunku do całości wydatków na poszczególne działalności najwięcej wydajemy na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wydajemy prawie 50% budżetu. Mówię to w odniesieniu do wykonanych wydatków ogółem pierwszego półrocza. Na opiekę społeczną około 15%, na administrację 8,6%, wydatki majątkowe to 7,3%. W ciągu całego pierwszego półrocza było prowadzone też postępowanie windykacyjne w stosunku do osób zalegających zapłatą podatków i opłat.
uzasadnionych wypadkach możliwe było udzielanie dłużnikowi pomocy w postaci umorzenia, czy też także rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Nasze stawki podatkowe w gminie są niższe niż stawki urzędowe. Z tego też tytułu w pierwszym półroczu mieliśmy ubytek dochodów w kwocie 2 261 tysięcy. Natomiast łączna kwota zadłużenia podatników to jest kwota 3 milionów 10 tysięcy i w tym jest też zadłużenie osób zobowiązanych do alimentacji. Jest to zadłużenie w kwocie 1 62 tysięcy. Zadłużenie gminy na koniec 30 czerwca 2012 roku to 34 miliony 43 409 zł. W pierwszym półroczu uruchamiane były rezerwy ogólna była uruchamiana. Została rozdysponowana ona do kwoty 214 163 zł. Początkowo od początku roku mieliśmy 415 400 zł. Rezerwy celowe nie były uruchamiane. Do istotnych problemów, które chciałabym zgłosić, a które będą wymagały stopniowego rozwiązania w drugim półroczu, należy przede wszystkim, będzie potrzeba korekty budżetu wynikająca z braku dochodów budżetowych ze zbycia praw majątkowych. Będzie tu ubytek dochodów około 975 tysięcy. Prosiłbym o uwagę. Oraz opłaty eksploatacyjnej, gdzie będziemy mieli ubytek 229 tysięcy. I będzie też potrzeba zapewnienia wystarczających środków na pokrycie zwiększonej od lutego bieżącego roku o 2 punkty procentowe składki rentowej. Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, większość danych tam przedstawianych dotyczących roku 2012 ukształtowała się na zadowalającym poziomie. Mówiłam tu już o wykonaniu planu dochodów ogółem, dochodów bieżących, wydatków bieżących i należy tylko zwrócić uwagę na to, że kształtowanie się dochodów majątkowych gminy w pierwszym półroczu nie można uznać za zadowalające, gdyż w stosunku do planu wskaźnik realizacji to jest 11,3%. Wynika to przede wszystkim z długiego okresu oczekiwania na zwrot wydatków poniesionych na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych. Też chciałam też powiedzieć o wolnych środkach pozostających z rozliczenia budżetu z roku 2011 w kwocie 2 424 tysiące. Zostały one w części przywrócone do budżetu 2011 roku. Zostały wprowadzone w kwocie 391 165 zł. Jako wynik budżetu przyjętego na 2012 rok prognoza wskazuje deficyt w kwocie 2 135 090 zł. Budżet zrealizowany na 30 czerwca wykazuje nadwyżkę w kwocie 801 920 zł. Jest to jednak nadwyżka pozorna. Wynika ona po prostu z tego, że subwencja oświatowa z budżetu państwa na miesiąc lipiec przekazywana jest w miesiącu czerwcu. W rozliczeniu rocznym nadwyżka nie wystąpi. Jeżeli chodzi o załącznik do WPF-u, wykaz przedsięwzięć, one były zrealizowane w 42%. Z WPF-u wynika, że na przedsięwzięcia, to znaczy wszystkie wieloletnie projekty i także na zobowiązania wynikające z konieczności zawarcia umów z wyprzedzeniem w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki, przeznaczyliśmy 4 892 1305 zł, z tego wykorzystano w pierwszym półroczu 2 miliony 56 tysięcy. Jeszcze wieloletnia prognoza nam mówi, że przedstawia nam w ujęciu kwotowym i procentowym relację naszego stanu zadłużenia, a także spłaty naszych zobowiązań w relacji do dochodów budżetu gminy ogółem. Oprócz tego chciałabym jeszcze przedstawić uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą otrzymaliśmy 21 września.
o opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Jest to opinia pozytywna z uwagami. Nie chciałabym tu przytaczać całej treści tej opinii, bo tak, radni dostali, tylko chciałam zwrócić na to uwagę, że w pierwszej części uzasadnienia jest omawiane informacje zawarte w samym tym dokumencie, jakim jest informacja z wykonania budżetu w stosunku do złożonych przez nas sprawozdań cyfrowych i także w stosunku do otrzymanych przez Regionalną Izbę naszych zmieniających się uchwał budżetowych. Następnie omawiana jest sprawa dotacji, które nie zostały ujęte w tej klasyfikacji, którą należało, źle zostały sklasyfikowane, ale to dlatego po prostu, że w drugim półroczu zarządzeniem burmistrza były one poprawiane. Następnie jest zwrócone na kilka pomyłek, które były pisarskich, gdzie nieprawidłowo była wykazana kwota dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Po prostu została wykazana w tej samej wysokości, w jakiej były wykonane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej. I oprócz tego w stosunku do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nie było też wykazanego planu, który był wprowadzany naszą uchwałą budżetową. To wszystkie uwagi, które dotyczą informacji o przebiegu wykonania budżetu, natomiast są uwagi odnoszące się do wieloletniej prognozy finansowej, tylko wieloletnia prognoza finansowa nie podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Złożone i jest po prostu wypisane. Też jeżeli chodzi o popełnione błędy, to są to błędy rachunkowe wynikające po prostu z tego, że program, który tabelę tworzy wieloletnie prognozy finansowej, po prostu nie poprzenosił kwot tak, jak powinno być z algorytmów wynikających do poszczególnych tabel. Regionalna Izba Obrachunkowa dostarczyła tam nam też dodatkowy wypis do tej uchwały swojej, gdyż na stronie ostatniej dotyczącej informacji z realizacji planu finansowego Instytucji Kultury było stwierdzenie tego rodzaju, że wykazane w planach finansowych Instytucji Kultury kwoty planu i wykonania dotacji otrzymanych z budżetu gminy Nowy Tomyśl są zgodne z kwotami wykazanymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdaniu RB28. S. Jest to miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego i było dodane za wyjątkiem wykonania dotacji dla Muzeum Regionalnego. Przy sprostowaniu, przy wypisie to stwierdzenie za wyjątkiem wykonania dotacji dla Muzeum Regionalnego zostało usunięte jako skorygowana oczywista omyłka pisarska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad przedstawioną informacją. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zatem przyjmujemy, że informacja została przyjęta. Kolejny punkt jest to informacja finansowa i podsumowanie jarmarku chmielo-wikliniarskiego i dożynek gminnych 2012 roku. Tą informację omówi pani Beata Baran, zastępca pani dyrektor. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, tegoroczny jarmark zamknęliśmy kwotą 319 614 zł 44 grosze. Na tą kwotę składają się między innymi dochody ze sprzedaży ze stoisk handlowych i promocyjnych. W tym roku była to kwota 126 968 zł. Wpływy od sponsorów były w związku z kryzysem troszeczkę mniejsze niż w roku ubiegłym i było to 73 063 zł. Natomiast dotacja gminy wyniosła 119 583 zł i 44 grosze. Cóż złożyło się na takie duże koszty? Otóż, Szanowni Państwo, największym kosztem jest oczywiście oprawa artystyczna. Są to zespoły, kabarety, teatry, orkiestra, zespoły,
a także konferansjer i pokaz ogni. Jest to kwota 156 058 zł. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że na tą kwotę składa się 18 umów o dzieło i rachunków, także tych wykonawców jest bardzo dużo. Niektórzy zwracają uwagę na to, że w ubiegłym roku był ten program bardzo bogaty. Mieliśmy gwiazdy z pierwszej półki, ale chciałam zaznaczyć, że w ubiegłym roku był to Światowy Festiwal Wikliny i część środków na oprawę artystyczną poszła właśnie z budżetu Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy. Drugim takim kosztem jest obsługa techniczna, czyli scena, jej wynajem i ustawienie, nagłośnienie, serwis sanitarny, czyli wszystkie toje, garderoby, telebimy, płotki do wygrodzenia imprezy masowej oraz obsługa multimedialna. Jest to 137 920 zł i 20 groszy. No i oczywiście kolejnym kosztem są usługi różne. I w tych usługach różnych są koszty ochrony. Od kiedy to zmieniła się ustawa o imprezach masowych, również te koszty nam się zwiększyły. Jest to kwota 23 039 zł i 99 groszy. Te mniejsze koszty to obsługa medyczna, czyli dyżury pielęgniarskie i karetka w ciągu 3 dni, to jest ponad 4000 zł. Artykuły spożywcze, jest to 6365 zł i 91 groszy, z czego 90% tej kwoty stanowi zapłata za grochówkę, ponieważ jak Państwo wiedzą, przy jarmarku pracują ludzie, to są setki osób, to jest ochrona, to są służby porządkowe, to są również delegacje. I dla nich wszystkich zapewniamy ten posiłek. Nagroda dla szkół biorących udział w korowodzie to 2,5 tysiąca złotych. Każda ze szkół dostała po 500 zł za to, że uczestniczyły. Materiały, czyli płyty, farby i tak dalej mają Państwo wyszczególnione. To są głównie tablice, które robimy dla sponsorów i wieszamy na rusztowaniu. Tablice reklamowe. Za X to jest kwota 8582 zł i 50 groszy. Suma tego wszystkiego to jest 344 914 zł i 44 grosze. Jednak uzyskujemy tutaj zwrot podatku VAT i daje nam to kwotę 309 zł, 614 zł i 44 grosze. Doliczyliśmy też także kwotę nagrody dla obsługujących imprezę. Jest to 10 000 zł, jest to dzielone na 22 osoby. Czyli wychodzi nam ta kwota 319 614 zł i 44 grosze. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Nie widzę zgłoszeń, zatem informacja została przyjęta. Pani wiceprzewodnicząca się chciała zabrać głos. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja chciałabym tylko jedno zdanie powiedzieć, takie szersze, składając podziękowanie i przekazując Pani informację, że mamy świadomość, jaki wkład pracy, jakie zaangażowanie ze strony Państwa, żeby wyszło to tak, jak było. Poza tym ja zwróciłam uwagę w tym roku, mimo tego, że to nie były osoby z górnej półki, natomiast zjazd ludzi z okolic, dla mnie, w moim odbiorze, ponieważ ja mieszkam na górze i blisko parku i wokół mam te parkingi, w związku z tym mam taki ogląd bardzo subiektywny, że wydawało mi się, że w tym roku najazd był szczególnie duży, że był problem w ogóle z zaparkowaniem samochodów, a poza tym ja tak odbierałam, że była to duża klasa i dla części naszego społeczeństwa, bo nie wszyscy akceptują jarmark, mają prawo odnieść się do tego tak, jak uważają. Natomiast kwestia przygotowania przez Państwa, przez Dom Kultury i wkład pracy, wyrażam wielki podziw dla Państwa. Dziękuję. Dziękuję. Cieszę się. Tak. Proszę bardzo. Ja chciałam jeszcze powiedzieć też dziękuję tym wszystkim, którzy w ramach wolontariatu z nami współpracowali, Ochotniczym Strażom Pożarnym, bo to nie jest tak, że tylko 15 osób z Ośrodka Kultury, ale także wiele osób z Urzędu, Ochotnicze Straże Pożarne i ludzie z miasta, z zewnątrz, którzy czasami sami się zgłaszają, by nam pomóc. Po prostu dziękuję, teraz jest taka możliwość. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Jest to informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Ta informacja została Państwu przesłana wcześniej na piśmie. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Nie widzę zgłoszeń, zatem informacja została przyjęta.
I kolejny punkt jest to sprawozdanie z działalności burmistrza Nowego Tomyśla w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał Rady Miejskiej. Otwieram ten punkt. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zatem przechodzimy do punktu 9. Interpelacje i zapytania radnych. Na piśmie nie wpłynęła żadna interpelacja, a więc otwieram punkt. Proszę bardzo, pan radny Adam Frąckowiak. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam takie właśnie pytanie i prosiłbym o sprawozdanie z działalności PEC-u za 2011 rok, ponieważ żeśmy jak do dnia dzisiejszego nie otrzymali. Prosiłbym to na piśmie. Druga sprawa dotycząca ulicy Konopnickiej. Mieszkańcy ulicy Konopnickiej złożyli wniosek o przywrócenie progu na ulicy Konopnickiej i podpisało się pod tym wnioskiem 26 ludzi. Rzekomo pan burmistrz przyobiecał im, że próg wróci na to miejsce, które stoi, chyba że no jest inna sprawa, bo mieszkańcy mówią, że czy to jest te osoby, które trzy podpisały przeciwko temu progu, zostały, czy to jest jakaś rodzina, bo po prostu to tak szybko zostało zdjęte i dla nich jest to wielkie zapytanie, ponieważ burmistrz obiecując im, że próg wróci, do dnia dzisiejszego nie wrócił. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie widzę, zatem zamykam punkt 9 interpelacji i zapytania radnych. Przechodzimy do punktu 10, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Ja może najpierw odczytam te odpowiedzi, które zostały wcześniej już na piśmie przedstawione zainteresowanym. To jest są odpowiedzi do Klubu Radnych Samorządni Powiatu Nowotomyskiego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Odpowiadając na zadane w interpelacji pytania, wyjaśniam, co następuje. I tutaj są podane jeszcze raz przypomniane pytania. Pierwsze pytanie, jakie firmy i od którego roku spełniają funkcję firm ochroniarskich w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w Nowym Tomyślu? I tutaj jest załącznik, ja od razu odczytam ten załącznik. To jest załącznik, który został przygotowany przez prezesa Dysiewicza. We wrześniu 2001 roku po ataku terrorystycznym w Nowym Jorku przy akceptacji zarządu gminy podjęto decyzję o ochronie kotłowni zlokalizowanej w Nowym Tomyślu przy ulicy Komunalnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W tym czasie zastępca burmistrza pan Józef Ast zaproponował, aby na placu opałowym prowadzić parking dla pojazdów ciężarowych i przez to uporządkować parkowanie na terenie miasta. Zarząd spółki podjął działania zmierzające do wyłonienia firmy ochroniarskiej. Postawiono warunek, aby spełniała zabezpieczenia obiektu kotłowni i w ramach tego prowadziła parking. Prowadzono negocjacje z firmą ochroniarską Hunters, która nie wyraziła zgody na prowadzenie parkingu w ramach ochrony. Zrobiono rozeznanie w HIF-ie, w której ochronę prowadziła firma Merpol z Poznania. Przeprowadzono z wyżej wymienioną firmą negocjacje i oni wyrazili zgodę na prowadzenie parkingu w ramach ochrony obiektu w cenie nieodbiegającej od firmy Hunters. Zarząd spółki w październiku 2001 roku podpisał umowę z firmą Merpol. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiono do wojewody wielkopolskiego o wpisanie do obowiązkowej ochrony kotłowni przy ulicy Komunalnej. Wojewoda wpisał wyżej wymienioną pod numerem 246 jako obiekt podlegający obowiązkowej ochronie. Na podstawie decyzji wojewody wielkopolskiego opracowano szczegółowy plan ochrony obiektu, który zatwierdziła Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Nadmieniamy, że obiekt jest podłączony do monitoringu zewnętrznego SQLAP HIFA i w Poznaniu. Sukcesywnie, przynajmniej raz w roku, następują kontrole Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Koszt ochrony miesięcznie wynosi 9800 zł netto plus VAT.
Dochód z parkingu miesięcznie wynosi 5000 zł netto. Nauka jazdy 1000 zł netto. Wieża 1300 zł netto. Reklama 700 zł netto. Ponadto ochrona wydaje przepustki dla uczestników nauki jazdy, firmy konserwującej wieżę, a także prowadzi parking całościowo. I to jest z poważaniem prezes zarządu Ryszard Dysiewicz. Teraz drugie pytanie, w jaki sposób zostały one wyłonione, czy były oferty innych firm niż te, którym powierzono ochronę, to jest też odpowiedź w odczytywanym przed chwilą załączniku już podana. I pytanie trzecie też już została odpowiedź udzielona poprzez odczytanie tego załącznika. Jakie są koszty tej ochrony w poszczególnych latach? I pytanie czwarte, czyją własność stanowią płyty stropowe przechowywane na terenie pecu, kto jest ich dysponentem, czy są zewidencjonowane i jaką posiadają wartość? Po zakończeniu budowy jednego z trzech planowanych segmentów zasadniczej szkoły zawodowej na osiedlu Północ w Nowym Pomyślu przeprowadzona została inwentaryzacja rozliczeniowa z wykonawcą przedsiębiorstwem budowlanym Dombud w Nowym Tomyślu, przekazanych do montażu płyt stropowych. Wcześniej zakupiono płyty stropowe na realizację trzech segmentów. Zakupującym płyty stropowe była gmina Nowy Tomyśl za środki Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaś realizującym budowę jednego segmentu było Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu jako organ prowadzący szkolnictwo ponadgimnazjalne. Odstąpienie starostwa od budowy pozostałych dwóch segmentów spowodowało konieczność zabezpieczenia pozostałych płyt stropowych, co zostało wykonane poprzez zabranie płyt z terenu szkoły zawodowej i zmagazynowanie na placu pecu w Nowym Tomyślu. Właścicielem płyt jest gmina Nowy Tomyśl, a dysponentem burmistrz Nowego Tomyśla. Aby określić wartość zmagazynowanych płyt, należałoby wynająć rzeczoznawcę i na podstawie wyceny ustalić wartość rynkową wyżej wymienionych płyt. To są odpowiedzi, które zostały na piśmie przedstawione i teraz oddaję głos panu burmistrzowi Rucie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście co do pierwszej interpelacji sprawozdania to się odniesiemy na piśmie. W drugim przypadku też się odniesiemy na piśmie, ale chcę skomentować posmaczek, który tutaj pan Frąckowiak raczył przedstawić. Posmaczek dotyczący pokrewieństwa, od razu chcę to zdementować. Pierwszego dnia, kiedy wpłynęło pismo o zdemontowanie Muldy, i to jest w protokole, panie Adamie, pan był u mnie, ja panu to powiedziałem, ale oczywiście pan chce do kamery w tym momencie zabłyszczeć, żeby Rutę wpakować do wora, jak to rodzinne interesy załatwia. Tak, bo taki jest pana cel. Ja panu wszystko powiedziałem, że jest w protokole zapis mówiący w sposób jednoznaczny. Od razu się odezwałem, nie chcę mieć nic z tym wspólnego, ponieważ tam mieszkają moi krewni. Moi krewni wnioskują o to, żeby ta mulda była zdjęta. Tyle w tym zakresie, bo resztę panu przedstawię na piśmie. Zaś co do konkluzji, i też pan to usłyszał, a dzisiaj pan robi z tego jakąś zmowę albo nie wiadomo napaść na kogo albo kogoś, co do obietnicy. Nie wiem, kto panu powiedział, że takowa obietnica została złożona, bo ja byłem świadkiem rozmowy, kiedy burmistrz mnie poprosił, kiedy został wniosek złożony, tak, faktem, z podpisami tylu mieszkańców, tam nie padła deklaracja, że na pewno mulda powróci, tylko że tematowi bliżej trzeba będzie się przyjrzeć. Mało tego, po głębszej analizie temat jeszcze był przedstawiany na komisji komunalnej. Mało tego, na tejże komisji komunalnej dokładnie wyłożyłem także stopień pokrewieństwa i co po kolei, gdzie i jak się odbywało. Nie z tytułu tego, że w tym uczestniczyłem, tylko z tytułu tego, że tą wiedzę po prostu miałem, bo nawet niektóre dokumenty podpisywałem. Taka jest rola zastępcy. Pomimo to, że nieraz decyzji nie podejmuję, to musi występować także na zewnątrz. Zaś boli mnie to. Pan jako donoszący do prokuratury, bo tak łamy prasowe pokazują, ja jeszcze nie mam nic na piśmie, z prasy się dowiedziałem, teraz szuka po smaczku, jak to Ruta sobie rodzinne interesy uprawia albo odprawia na terenie gminy Nowy Tomyśl. Stanowczo temu protestuję. Dziękuję. Na piśmie się odniosę. No, proszę bardzo, panie Adamie, pan Adam Frąckowiak. Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, nie mam najmniejszego zamiaru to, co pan powiedział, żeby tutaj to, jak pan to zrozumie, zależy jak to interpretuje to. To powiedzieli mi mieszkańcy i po prostu zwrócili się do mnie, żebym właśnie to powiedział.
oglądają i chcą wiedzieć, a jak dostaną jeszcze na piśmie, no to będzie super, panie burmistrzu. Chodzi o czystą prawdę. Mieszkańcy mają do tego podstawę, aby po prostu usłyszeli rzeczywistą prawdę, ta jak jest. I ja nie mam tutaj zamiaru, a co do prokuratury, panie burmistrzu, różnie to bywa w życiu, widzimy, żyjemy, po prostu jestem drugą kadencję, po prostu widziałem już nie jedno tutaj, nie będę teraz tu już dużo przypominał, bo to szkoda tego czasu, ale nie mam najmniejszej intencji, aby pana pomawiać i po prostu ustawiać pana w złym świetle, ale po prostu to, co mi ludzie powiedzieli, mieszkańcy, to to odniosłem się do tego i panu to przekazałem i to jest wszystko. Poproszę, żeby ewentualnie napisali to też również do pana na piśmie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Jeszcze pan radny Łukasz Frański, chociaż przypominam, że jesteśmy w punkcie odpowiedzi na interpelację, ale myślę, że to jest na gorąco, tak? Tutaj proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odnosząc się jeszcze do tej sytuacji na ulicy Konopnickiej, ja sobie przypominam ten moment, kiedy powstały te muldy. Te muldy powstały wtedy, gdy mieszkańcy tak naprawdę wnioskowali o położenie chodnika na ulicy Konopnickiej. Ze względu na duży ruch i tak dalej, że młodzież, że mieszkańcy, prawda, że rowery jeżdżą drogą, no nie ma chodnika, prawda, teren jest nieutwardzony, w związku z tym poruszają się drogą, a że ruch jest duży, tam to wszyscy wiemy. I wtedy, żeby jako środek zastępczy, to były te muldy. Gdyby powstał chodnik, gdybyśmy pomyśleli o chodniku, podejrzewam, że dzisiaj tego tematu by nie było. Dlatego jeszcze raz apeluję, żeby może to wziąć przede wszystkim pod uwagę, a nie czy mulda jest, czy nie będzie, czy ma być przywrócona, czy nie. Bo gdyby chodnik był, to byśmy o muldach w ogóle nie rozmawiali. Dziękuję. Przechodzimy teraz do punktu 11. Wolne głosy, informacje. Ja może na początku państwu tutaj odczytam pisma, które wpłynęły do burmistrza i do Rady Miejskiej. Pierwsze pismo jest skierowane do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Szanowni Państwo, z racji naszego wieloletniego zaangażowania w pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej zwracamy się z uprzejmą prośbą docenienia naszej pracy w formie podwyższenia wynagrodzenia. Swoją prośbę motywujemy tym, że praca nasza na stanowisku opiekunki w Ośrodku Pomocy Społecznej jest specyficzna, stawia przed nami trudne i wymagające cierpliwości i poświęcenia zadania. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że jesteśmy pracownikami oddanymi i odpowiedzialnymi, a nasze doświadczenie w tej pracy jest znaczące. Podniesiona płaca dawałaby nam większą satysfakcję, a co za tym idzie, motywowała do jeszcze wydajniejszej pracy. Nadmieniamy, że ostatnia nasza płaca była podwyższana w 2009 roku i obecnie wynosi 1480 zł brutto. Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego podania. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli ktoś z państwa znajdzie czas na osobistą rozmowę. I tutaj są podpisy 6 osób. W momencie, gdy to pismo wpłynęło 31 sierpnia 2012 roku, odbyło się, znaczy nie akurat w tym dniu, trochę później spotkanie z burmistrzem Rutą, z panią dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Danutą Michałowicz i tam była jeszcze pani księgowa, tak? Wtedy żadne decyzje nie zapadły, no burmistrz stwierdził, że musi dokonać odpowiedniej analizy, zresztą też była pani skarbnik, skąd ewentualnie, jeżeli już, można by znaleźć środki. Wpłynęło 10 września drugie pismo i tutaj ono już jest zaadresowane do Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zaszeregowania i podwyższenia wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Brak podwyżek w latach 2010, 2011 i 2012, choćby o stopień inflacji, spowodował, że realna płaca jest niższa. W naszej jednostce zatrudnionych jest 39 pracowników. Wobec naszej grupy zawodowej stawia się wysokie wymagania zarówno w wymiarze profesjonalnym, jak i etycznym. Dlatego też stale podnosimy kwalifikacje zawodowe. Należy też wspomnieć o tym, że z roku na rok, a nawet w trakcie roku dochodzą nowe zadania do realizacji, za które odpowiada OPS. Z tym też wiąże się wydatkowanie bardzo dużych środków finansowych.
Każdy wydatek wymaga dogłębnej analizy, wywiadów, opracowania dokumentów uzasadniających ich przekazanie, aby ostatecznie wydać decyzję pozytywną lub negatywną. Dysponując tak dużymi środkami publicznymi, musimy jako pracownicy być bardzo odpowiedzialni. Realizujemy zadania z zakresu administracji rządowej i samorządowej wynikające m.in. z ustaw o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, o pomocy społecznej, o systemie oświaty, o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, o powszechnym ubezpieczeniu społecznym, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o ochronie zdrowia psychicznego, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Czujemy się upokorzeni tą trwającą od lat sytuacją i oczekujemy zrozumienia oraz wyrównania naszych wynagrodzeń do wysokości zarobków, jakie otrzymują pracownicy ośrodków pomocy społecznej w sąsiednich gminach i Urzędu Miejskiego w naszej gminie na stanowiskach urzędniczych. Nadmieniamy, że wyżej wymienieni pracownicy otrzymują wynagrodzenia o kilkaset złotych wyższe od naszych. Realizując postawione przed nami zadania, przyczyniamy się do kształtowania odpowiedniego wizerunku naszej gminy, służąc jej mieszkańcom. Należy też dodać, że są to osoby często pokrzywdzone przez los lub też niezaradne życiowo i praca z nimi wymaga naprawdę dużego poświęcenia, oddania i wyrozumiałości. Z racji naszego wieloletniego zaangażowania zwracamy się z prośbą o docenienie dotychczasowej pracy i osiągnięć, abyśmy nie czuli się pracownikami drugiej kategorii, niedocenionymi przez lokalne władze. Jesteśmy grupą zawodową, której płace w wyniku oszczędności w finansach publicznych realnie spadają. W innych grupach chodzi na przykład o nauczycieli, których płace też są finansowane z budżetu, rosną. Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. I to jest do wiadomości burmistrza Nowego Tomyśla, do wiadomości pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i są podpisy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Tutaj już z burmistrzem konsultowałem treść tego pisma i propozycja jest taka, że żeby, no bo środki finansowe, jeżeli miałyby się znaleźć, to wymagałoby to dogłębnej analizy budżetu, bo dodatkowych środków w budżecie nie ma. Dlatego też to pismo zostanie przekazane do przewodniczącego Komisji Rozwoju i Finansów, żeby sprawa była dokładnie omówiona na tej komisji. Tam będzie zostanie przedstawiona analiza przygotowana przez panią skarbnik i przez pana burmistrza i no myślę, że wtedy jakieś wstępne decyzje zostaną podjęte. To tyle, jeżeli chodzi o jedną sprawę. Druga sprawa to jest stanowisko Okręgowego Poznańskiego Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zaangażowania samorządów w obronę ogrodów działkowych. Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu wyraża podziękowanie władzom samorządowym tych miast Wielkopolski, które wyraziły swoje poparcie dla idei ogrodnictwa działkowego w okresie poprzedzającym wydanie przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Podejmowane stanowiska i wysyłane listy popierające ideę ogrodnictwa działkowego przyjmowane były z ogromną wdzięcznością przez działkowców. Mamy świadomość, że w obliczu negatywnej kampanii rozpętanej przez niechętne ogrodom środowiska oraz w obliczu faktu, że ustawę o ogrodach zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego autorytet sadowniczy w osobie pierwszego prezesa prezesa Sądu Najwyższego, zajęcie stanowiska w obronie ogrodów było aktem odwagi i przede wszystkim wiedzy, że ogrody działkowe spełniają niezwykle pożyteczną rolę dla społeczeństwa i są trwale związane z krajobrazem polskich miast. Ufamy, że w dalszym ciągu będziemy mogli liczyć na dobrą współpracę z samorządami, która może przybrać jeszcze szerszy zasięg w obliczu zmian, jakie mogą wyniknąć z konieczności uwzględnienia w nowej ustawie wyroku Trybunału. Wierzymy, że nadal będziecie Państwo samorządowcy
wspierać inicjatywy obywatelskie powstające w ogrodach oraz zapewnicie trwałe podstawy dalszego funkcjonowania ogrodów zarządzanych w miastach. Apelujemy również, nie dopuśćcie do zniszczenia bogatej ponad stuletniej tradycji ogrodów w imię doraźnych i krótkotrwałych zysków, jakie mogłaby przynieść likwidacja ogrodu. Zawsze ustępowaliśmy, gdy interes miasta tego wymagał. Broniliśmy natomiast ogrodów wtedy, gdy za likwidacją stały czysto komercyjne przedsięwzięcia niosące korzyść wybranym jednostkom, zaś stratę ogółowi społeczeństwa. Niech ta zasada obowiązuje nadal, działkowcy będą o tym pamiętać i pozostaną wdzięczni za możliwość użytkowania kawałka ziemi, któremu przez lata poświęcali swoją pracę i pieniądze, a który dzisiaj pozwala im godnie wypoczywać całymi rodzinami. Pamiętajcie o ogrodach. I tutaj są podpisy sekretarza komisji konferencji okręgowej i przewodniczącego konferencji okręgowej. I trzecie pismo, które chciałbym Państwu tutaj przedstawić, jest to odpowiedź, która została przygotowana przez komisję rewizyjną. To jest odpowiedź do pana Andrzeja Racza ze Starego Tomyśla. Odpowiedź ta dotyczy pańskiego pisma do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie świetlicy wiejskiej, legalności oraz celowości jej funkcjonowania. Szanowny Panie, w imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu pragnę Pana poinformować o ustaleniach, jakie Komisja poczyniła w sprawach opisanych przez Pana w powołanym na wstępie piśmie. Analizując treść powołanego wyżej pańskiego pisma, Komisja Rewizyjna doszła do wniosku, że oczekuje Pan od nas działań oraz odpowiedzi na następujące kwestie. Pierwsza, czy świetlica wiejska w Starym Tomyślu została utworzona legalnie? Druga, żąda Pan spowodowania zamknięcia świetlicy wiejskiej w Starym Tomyślu z uwagi na to, że prowadzona przez tę świetlicę działalność, w tym organizowane imprezy, szkodzą pańskiemu zdrowiu. Poniżej przedstawiamy Panu nasze stanowisko w tych sprawach. Co do kwestii pierwszej. W Polsce obok świetlic środowiskowych, świetlic przy domach kultury, świetlic osiedlowych, świetlic szkolnych oraz świetlic socjoterapeutycznych funkcjonują świetlice wiejskie. Świetlice te to budynki bądź lokale przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań, integracji lokalnych społeczności mieszkających na wsi. To również miejsca spotkań, podczas których podejmowane są działania na rzecz lokalnych inicjatyw społecznych, rozwoju kultury lub też edukacji. Obecnie prawie każda polska wieś ma swoją świetlicę wiejską. Organizatorem pracy świetlic wiejskich na terenie gminy Nowy Tomyśl są same społeczności lokalne, samorządy mieszkańców danej wsi. Świetlice w miarę zainteresowań ze strony mieszkańców danej wsi są niekiedy współprowadzone przez gminne instytucje kultury, placówki oświatowe bądź inne podmioty. W polskim prawie brak jest konkretnych uregulowań prawnych dotyczących tworzenia, zakładania, prowadzenia bądź likwidowania świetlic wiejskich. O podstawie prawnej działania w formie organizacyjnej bądź prawnej danej świetlicy decyduje podmiot, który ją zakłada. W przypadku świetlicy wiejskiej w Starym Tomyślu było tak, że ówczesny organ wykonawczy gminy Nowy Tomyśl, Zarząd Gminy i Miasta w Nowym Tomyślu w dniu 15 lutego 2001 roku podjął decyzję o przekazaniu budynku szkolnego w Starym Tomyślu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu celem przeznaczenia wolnych pomieszczeń na mieszkanie oraz świetlicę wiejską. Obiekt został podzielony na część mieszkalną oraz na część, w której urządzono świetlicę wiejską. Jej gospodarzem stał się samorząd wiejski wsi Stary Tomyśl. Podmiotem administrującym budynkiem, w którym znajduje się to mieszkanie oraz ta świetlica wiejska, stał się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, obecnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W okresie od 30 czerwca 2008 roku na podstawie umowy obowiązującej do dnia 30 czerwca 2014 roku pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Starym Tomyślu gmina oddała w użyczeniu Nowotomyskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Tomyślu. Jeśli idzie o społeczność lokalną sołectwa Stary Tomyśl,
to nie prowadzi ona w tym obiekcie działalności świetlicowej w sposób ciągły. Co pewien czas mieszkańcy sołectwa organizują w świetlicy imprezy o charakterze społeczno-kulturalnym, takie jak zebrania wiejskie, spotkania okolicznościowe oraz zabawy, na przykład karnawałowe. Komisja rewizyjna stoi na stanowisku, że tego rodzaju działalność zaspokaja potrzeby społeczne mieszkańców tego sołectwa, jest zgodna z prawem i z zasadami współżycia społecznego, a samo utworzenie w tym budynku świetlicy wiejskiej nie było nielegalne. Kwestia druga. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu nie jest podmiotem kompetentnym do podejmowania decyzji o zamknięciu świetlicy wiejskiej. Jej członkowie stoją ponadto na stanowisku, że takie działanie pozbawiłoby lokalną społeczność możliwości udziału w życiu społeczno-kulturalnym, choćby w tak minimalnym zakresie, w jakim obiekt ten im oferuje możliwość udziału w takim życiu. Uważamy, że byłoby to działanie niecelowe, a nawet szkodliwe społecznie. Doceniając jednak przysługujące każdemu obywatelowi prawo do niezakłóconego odpoczynku oraz życia w ciszy i spokoju, komisja zwróci się do Rady Miejskiej o spowodowanie, aby burmistrz Nowego Tomyśla jako jej organ wykonawczy przeprowadził w budynku, w którym znajdują się m.in. pańskie mieszkanie oraz świetlica wiejska, roboty remontowo-adaptacyjne, które zminimalizują oddziaływanie dźwięków i głosów wydobywających się ze świetlicy podczas organizowanych tam imprez, szczególnie w porze nocnej. To wszystko, co mogliśmy ustalić w tej sprawie. Wyrażamy przekonanie, iż podjęte na nasz wniosek działania pomogą panu i pańskiej rodzinie uporać się z problemami, o których pan pisze. I tutaj jest podpis przewodniczącego komisji rewizyjnej. To jest do wiadomości państwa radnych, żeby państwo byli poinformowani o treści tego pisma. Jesteśmy w punkcie wolne głosy i informacje. Proszę bardzo, pani wiceprzewodnicząca. Dziękuję. Ja chciałabym państwa poinformować, bo na ostatniej komisji oświaty ja poruszyłam temat, może jeszcze informacyjnie też, że spotkanie było z dyrektorami naszych szkół, ponieważ w służbie zdrowia zlikwidowano etaty w NZOZ-ach, etaty logopedyczne. W związku z tym oczywistą sprawą jest, że spadła możliwość udzielania terapii logopedycznej i pomocy dzieciom w tym zakresie. W związku z tym ja zadałam pytanie dyrektorom, jak wygląda opieka logopedyczna i pomoc dzieciom z zaburzeniami mowy. Okazało się, że z uwagi na finanse, a poza tym do tej pory, wcześniej ta pomoc ze strony służby zdrowia była, w związku z tym rzeczywiście wyglądało to zupełnie inaczej i na dzień dzisiejszy jest to dramat, że jest właśnie tak jak jest. Pozwoliłam sobie wyjaśnić, zwrócić uwagę dyrektorom i członkom komisji na wagę tej sprawy. Bo kwestia rozwoju dzieci i pomocy, jeżeli takiej potrzebują, jest sprawą ogromnie ważną, a może najważniejszą. Bo wszystko, co robimy i co mamy i co wykonujemy, idzie w kierunku człowieka i służy człowiekowi. Natomiast kwestia opieki nad rozwojem dziecka to nasza sprawa, bo to nasza przyszłość. Pan dyrektor, pan burmistrz obiecał zwiększoną ilość godzin. Ja chciałabym państwu też zwrócić uwagę na to, bo nie dlatego, że jestem logopedą, ale dlatego, że mam świadomość tego, co to znaczy opóźniony rozwój mowy, który ma wpływ na rozwój mowy, ma wpływ na rozwój umysłowy dziecka, na rozwój intelektualny dziecka, pojawia się agresja u dzieci, które możliwości komunikacji mają obniżone, a poza tym, tak jak mówiłam, jeśli chodzi o wady wymowy, które mogą być skorygowane, a tego się nie robi we wczesnym okresie życia dziecka, pozostaje to w życiu dorosłym, ma to wpływ na funkcjonowanie dorosłego człowieka, na jego pracę, z uwagi na to, że z wadą wymowy na przykład nie może pracować jako nauczyciel, nie może pracować jako prezenter w telewizji i w wielu, wielu innych zawodach. Czyli od nas zależy, jak
będzie rozwijać mowa dziecka, od rodziców także, u których świadomość jest niewielka, nie mówiąc o tym, że z uwagi na brak czasu, jeżeli panowie moglibyście mi nie przeszkadzać, to bym bardzo prosiła. Zwróciłam się z gorącą prośbą, znalazło to poparcie ze strony pana burmistrza i obiecane mamy, że szkoły będą miały zwiększoną ilość godzin na terapię, bo w tej chwili rodzice są w wielkim dylemacie. Jest to ogromny problem, dlatego że w bardzo niewielkim stopniu szkoły są w stanie zapewnić tę opiekę, o której mówię. To tyle informacyjnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy do punktu 12. Zamykam posiedzenie 24. sesji Rady Miejskiej w Dolnym Tomyśle. Dziękuję Państwu.